Cześć wam wszystkim. Czy mikrofon działa? Znaczy ja nie wiem, czy potrzebuję mikrofonu, także to pewnie wyjdzie w praniu. Aczkolwiek miło was wszystkich poznać. Jestem Artur, pracuję w firmie Virtusa, przyjechałem z Krakowa. I w ogóle dla mnie bardzo miło się paje znowu w Gdańsku. I jest to drugi raz w październiku, ponieważ byłem też na InfoShare na początku miesiąca. I jest to pierwszy raz w przeciągu drugi raz w przeciągu trzech lat. Także na pewno byłem 3 lata w Gdańsku, a teraz byłem 2 razy w ciągu jednego miesiąca. Bardzo, bardzo fajnie jest przyjechać nad morza. Także... Zacznę może troszkę o firmie, tak? Przepraszam? Lipiec? Tak, lipiec jest właśnie chyba lepszy, ale wiesz, ja tak oryginalnie chciałem. No. Ale wiesz, jak się dobrze w pendolino jechało, nikogo nie miałem, rozłożyłem się na oba krzesła, fantastycznie. Także pod tym kątem polecam. Także 5 godzin, mam 1,5-roczną córkę, 5 godzin siedziałem w tym pociągu i grałem na Switchu. Także było cudownie po prostu. Także, dobra, ale też przyszedłem tutaj reprezentować firmę, pochodzę z firmy Virtus Lab. Virtus Lab jest software house'em, który zajmuje się głównie rozwiązaniami, ogólnie JVM-owymi, wysokoskalowalnymi, czyli właśnie kolejki, internale, optymalizacja, kiedyś głównie skala i programowanie funkcyjne, teraz trochę mniej. Teraz właśnie z tym całościowo, między innymi wchodzimy mocno w Kotlina. Ja mam Kotlina na produkcji i bardzo go lubię, takiego najnowszego Kotlina. Nasz tekst, tak jak widzicie, jest tutaj dość szeroki, ponieważ robimy to, co klient chce, a mamy ekspertyzy całkiem sporo w firmie, także jesteśmy w stanie w zasadzie w różnego rodzaju projekty skoczyć. Do tej pory mamy kilka biut, Kraków, Rzeszów, głównie kiedyś mieliśmy Kraków, Kielce, potem pojawił się Rzeszów, aktualnie Rzeszów i Wrocław, teraz Gdańsk. I się właśnie otwieramy się powoli, szukamy przyczółków w Gdańsku i w Warszawie, stąd tu jestem i oprócz tego, że mam okazję po prostu podzielić się z nami czymś ciekawym. I tyle o firmie, teraz będzie rant. I zacznijmy od rantu. Czy ktoś kojarzy tą książkę? Czy ktoś ją czytał? Kurczwa, ja od jednej strony ją straszliwie szanuję, ponieważ tak, deweloperzy powinni być pragmatyczni, powinni rzeczywiście myśleć o tym, po co piszą ten kod, nie powinni bawić tylko zabawkami. I mówię to, moje stanowisko teraz to jest techniczny product manager, także już bardzo mocno przeszedłem na ciemną stronę mocy. Także pod tym kątem ja niby reprezentuję tą drugą stronę, ale z drugiej strony, kurczwa, pragmatyczność jest taka strasznie nudna. Tak naprawdę, nie to się było, to macie tą Java 9, po co wam coś nowego i co z tego będziecie mieli i tak dalej, i tak dalej. Także ja stwierdziłem, że się spróbuję troszkę to odbrązowić. I to jest jeden powód. Drugi powód, dlaczego robię tę prezentację, bo ja ją robię dla siebie, a także dla was, ale głównie dla siebie, ponieważ spełnią w tej chwili swoje marzenie. Iceberg. Czy ktoś kojarzy format icebergu? To jest YouTube'owy mem, który się zrobił bardzo popularny w pandemii, w ramach którego mamy górę lodową. I góra lodowa zaczyna się od tematów, jak na przykład kwestie jakieś lost media, jakieś popkulturówki, teorii spiskowych na przykład. Zaczynamy od rzeczy, które są ogólnie znane całemu światu, czyli tego, że na przykład mamy reptilian, a schodzimy do tego, że naprawdę ludzi nie ma, jest trzeba w podłączeniu do komputera, to Matrix to już jest takie bardzo standardowego, ale że na przykład składamy się z czystego gazu i jesteśmy tylko mózgami w słoiku. To są tego poziomu schodzimy. Im niżej, tym głębiej, tym ciekawiej. I ja jestem 2 godziny w filmiku icebergowym akurat, jeśli chodzi o teorie spiskowe. I to jest mój ukochany filmik, który oglądam od 5 roku. Aczkolwiek idzie mi, jak widzicie, bardzo powoli. I stwierdziłem, kurczę, chciałbym zrobić kiedyś coś takiego, tak żebyście wejść w jakiś temat bardzo, bardzo głęboko. I przedstawić to ludziom w sposób, który będzie dla nich interesujący. Ale stwierdziłem, że na niczym się nie znam. A potem mnie oświeciło. Troszkę znam się na Javie. W związku z tym postanowiłem przygotować JVM-owego iceberga, w ramach którego mam nadzieję, że będą tematy, które ktoś, że każdy temat ktoś na tej sali będzie kojarzył, ale jak się okazało na Fair Developers, to są trochę złudne nadzieje. Liczę, że będzie fajnie. Także dzisiaj wchodzimy sobie bardzo, bardzo głęboko w JVM. I tak jak mówiliśmy o Javie 17, dzisiaj jest już w ogóle Java 19 od września, także mamy nawet nowszą Javę, to o czym ja będę mówił, to jest trochę taka Java 30. Także rzeczy, które dopiero się pojawią, jesteśmy na takim mocnym bleeding, jesteśmy na mocnym bleeding edge'u, a jak mocnym bleeding edge'u, to zobaczycie w trakcie. Ponieważ ja tę prezentację mówię 3 raz w ciągu 3 tygodni i już 3 razy ją zmieniam. Ponieważ rzeczy, o których mówię, się przedawniają, bo się pojawiają, w ogóle zmieniają koncepty. Więc to jest ten typ prezentacji. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko spodoba. I to, że ja patrzę w telefon, to nie dlatego, że was olewam mówiąc prezentację albo piszę z żoną. Nie, ja po prostu zapomniałem się klikera, więc muszę sobie radzić.
Więc lecimy. Ogólnie 129 slajdów, 45 minut, 20 tematów. Czy te 45 minut są obowiązujące, czy mam trochę więcej? 21 zamykają. Dobrze. Bo ogólnie ja się zmieszczę. Na For Developer się zmieściłem w 30. Także, ale to zależy od tego, jak szybko będę mówił, a chcę zachować klarowność przekazu. Ponieważ... Tak? To jest Sonic. To jest Sonic, będziemy mitnie. Od razu mówię, Sonic to jest ta właśnie wykręcona wersja Sonica, którą kocha internet, tak samo jak Icebergi, już kochał 2 lata temu. W internecie wszystko jest popularne przez 15 minut, a ja się czuję stary. Zostało 25, więc jedno piwo na temat. To jest dokładnie, jak ktoś ma ochotę, to jest dobry moment, bo potem będziemy lecieć w naprawdę dużym tempie. I ogólnie principium mamy jedno. Ja będę starał się mówić w taki sposób, żeby moja córka zrozumiała, a moja córka ma teraz 1,5 roku, na tym zdjęciu ma 3 tygodnie i dostała od mojego zespołu w pracy książkę, jak zacząć blockchain, ponieważ blockchain też się kiedyś wkręciłem. Także ja lubię grzebać w tych takich bebeszkach i internetach. I to nie chodziło o waluty, to chodziło o te wszystkie blockchainy i dystrybuty ledgery. To są fajne rzeczy. JVM, dzisiaj JVM, więc chodzi o to, żeby dziecko, które dopiero uczy się mówić, też złapało, o co chodzi. Więc przepraszam, jeśli w którymś miejscu będą uproszczenia. Obiecuję, że jak będą pytania, będę wchodził głębiej. A, zobaczymy. Także lecimy i mamy pierwszy poziom naszego icebergu, czyli rzeczy samej góry. Spring, Micronaut, Spring Boot, RxJava. Kto kojarzy te terminy? Tak myślałem, także tym się nie będziemy dzisiaj zajmować i lecimy sobie od razu do poziomu numer 2. Ponieważ truizmami tutaj nie będziemy się bawić. To o truizmach, truizmy to macie w pracy. Project Panama, Project Amber, Project Loom. No, widzę, że tu rozdzielczość nam troszkę zagubiła kolor, nasycenie kolorów nam trochę siadło, poradzimy sobie. Także ja widzę, co miałem, bo szczony chwili zapomniałem tematu, jest 20, więc nie pamiętałem, co miałem na którym poziomie. Tutaj, terminy kolejne. Czy ktoś kojarzy, kto kojarzy, które terminy? Ponieważ ja od razu mówię, robię tutaj badania statystyczne, żeby dowiedzieć się, jak mocno mogę wchodzić i jeszcze ciągle was nie zgubiłem. O. To jest sprawdzenie typu na ostatnich dwóch dziukach. Bardzo. Czy byście mieli Jarka Pałkę na przykład? Tak. Tak. Tak, także pewnie jeśli mieliście Arka, to jeszcze potem będzie Valhalla, jeśli mieliście Kafka, to Zumbelum będzie, także mamy tutaj, ogólnie to są tematy, o których się mówi, dlatego one są na samym górze. Od razu mówię, te tematy to jest właśnie góra mojej góry lodowej. Także zaczynamy. I powtóreczka z poprzednich dżuków. Project Amber. I całą poprzednią prezentację mieliśmy o tym, jak Kotlin się ma tak naprawdę do Java. I w jaki sposób Java próbuje nadganiać Kotlina. I właśnie Project Amber to jest projekt, który służy JVM-owcom do tego, twórcom JDK, a bardziej JVM-owcom trochę też, do tego, żeby tego Kotlina nadganiać. Bo ogólnie JVM powstaje w ramach projektu. W tej chwili, tak żeby zrobić drobne wprowadzenie, mam trochę więcej czasu, więc mogę, nie muszę się śpieszyć. JVM powstaje, najnowsze wersje Java wychodzą co pół roku. Co pół roku jest nowa wersja Java, co 2 lata jest long term, wersja stabilna z długim wsparciem. Także najnowsza wersja stabilna z długim wsparciem to jest 17, która dopiero co wyszła. Następna będzie za 2 lata, czyli chyba 21. To ciężko się liczy o tej porze. No, także gdzieś mniej więcej to wychodzi, więc to są wersje, które zwykle ludzie instalują na produkcji, a co pół roku dochodzą nam nowe. Tak naprawdę za nową Javą to jest trudno nadążyć i czasem się gubi człowiek, które rzeczywiście się nie pojawiają. I żeby radzić sobie z takim release trainem, ponieważ ciężko jest wymagać, żeby przeorali całego na przykład JVM-a z wersji na wersję, tak jak to było między 8 a 9. Między 8 a 9 to czekaliśmy parę lat, ponieważ moduły były, a nie chciały sobie wyjść, więc musieliśmy czekać. Stwierdzili nigdy więcej i teraz dostajemy po prostu rzeczy za feature flagami. I tego typu feature flagi w JVM-ie w tej chwili się znajdują, są flagi preview i one są releasowane z wszystkimi feature'ami, które są w danym momencie gotowe. Taki typowy release train. I dlatego powstaje wszystko w formie projektów. Projekty są grubsze inicjatywy, które tak naprawdę... odpowiednik właśnie starych lat, odpowiednik starych modułów, rzeczy, które nie da się zrobić w pół roku. One trwają lata. I Project Amber, ja pierwszy raz to pracowałem w Virtusie 2015, 2016, to ten projekt się w dalszym ciągu ciągnie. I tak jak mówimy, ten projekt służy do tego, żeby zwiększać produktywność deweloperów. I
lecąc tym wszystkim, no to składa się bardzo dużo rzeczy, o których słyszeliśmy na poprzedniej prezentacji. Local variables, czyli wary, rekordy, pattern matching, switch expression, text bloki. W zasadzie to mam wszystko to, co się pojawiło na tym jednym slajdzie, mam to, co się pojawiło na poprzedniej prelekcji. I ja to lubię określać jako taką szufladę śmietnik pana Briana Getza. Brian Getz jest chief architektem Javy i chyba każdy w domu ma taką szufladę, do której wkłada te rzeczy, które nie ma miejsca nigdzie indziej. Czyli na przykład jakąś taśmę klejącą, jakieś stare baterie, kawałek sznurka, wszystko to, co szkoda jest wyrzucić, ale no ciężko znaleźć tu jakieś sensowne miejsce. To jest taka jego szuflada. Tak jak util. Każdy, nie powiecie mi, że w waszych projektach nie ma utila i klasa util, ten pakiet util to jest właśnie taki Project Amber. No i żeby przedstawić mniej więcej, jakie rzeczy tam się mogą pojawić, to 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu, to było 8. 8 byłem na For Developers, to się pojawiło 7 dzień wcześniej. Także widzicie tego Hello World'a u góry, który tutaj mamy, Javowy? To na przykład ostatnio pojawił się propozal, żeby tak wyglądał main w Javie. I pojawił się tekst, w ramach którego pan Brian Getz, ten człowiek tutaj po prawej stronie, opisał dokładnie, jakie rzeczy powinny pojawić się w JVM, żeby to się musiało wykonać. Tak naprawdę jest tego strasznie dużo. Dlatego zmiany w Javie to nie jest prosta sprawa. Trzeba zmienić tak zwany launch protocol, czyli sposób, którego, w jaki sposób maszyna wirtualna wyszukuje maina. Trzeba zmienić, dodać klasy anonimowe, takie prawie klasy nienazwane, bo to nie są anonimowe mamy, klasy nienazwane. Tam jest po prostu wylistowana na przykład lista feature'ów, które trzeba zrobić, żeby do tego doprowadzić i oni sobie tak to stopniowo zbierają, releasują feature po feature'ze, a potem bum, mamy coś takiego jako deweloperze. Więc to już bardzo nam się zbliża do Kotlina, prawda? Pod tym kątem. Więc to jest Project Amber. To jak mówimy, taki śmietnik, którego celem jest productivity developerów. Dobra, pierwszy temat mam w głowie, jeszcze 19. Project Loom. I tutaj wspomniałem o korutynach. I korutyny to jest asynchroniczność, która pojawiła się właśnie w Kotlinie. I Kotlin pod tym kątem jest bardzo fajnym projektem, że on daje rzeczywiście Javowcom dużego kopa. Ponieważ Kotlin sobie coś wprowadza, on to wprowadza w sposób taki, że tak naprawdę to jest taki przyczłap, bo tak naprawdę, żebym ja mógł powiedzieć, że rzeczy, które wprowadza Kotlin, a rzeczy, które wprowadza Lombok, to są takie od siebie różne na poziomie bytecode'u, no nie do końca. Oni używają mniej więcej tych samych metod, tylko jedni zrobili anotację, drugi zrobili cały język. Także, przecież od razu mówię, ja mam Kotlina na produkcji, bardzo go lubię, tylko nie używają tych narzędzi, które mają. Project Loom to jest odpowiednik właśnie korutyny, to jest nowoczesna asynchroniczność na JVM-ie. Czyli zrobienie tak, że jak kiedyś pisaliśmy kod, w którym wykonywaliśmy linijka po linijce, bardzo w skrócie, bo mówiłem, będzie w skrócie, wykonywaliśmy kod linijka po linijce w sposób synchroniczny, potem stwierdziliśmy, jednak nie mamy procesorów, które ciągle przyspieszają, więc musimy działać coraz szybciej. Musimy ten kod zmieniać tak, żeby tam były promisy, compatible futures, RX-y, te wszystkie takie abstrakcje, które tak naprawdę odciągają nas od logiki biznesowej, to zarówno korytyny, jak i Project Loom mówią właśnie o tym, żebyśmy my jako programiści nie musieli się tym przejmować, a tak naprawdę całą asynchronicznością zajmował się silnik, który znajduje się pod spodem. I tutaj mam przykład takiego silnika, żeby pokazać wam, o co chodzi. Ponieważ w tej chwili, dlaczego my nie możemy po prostu tworzyć sobie wątku na każdą jedną operację, którą chcemy zrobić asynchronicznie? Ponieważ wątki są straszliwie drogie na JVM. Tak drogie są dlatego, że żeby stworzyć na JVM jakikolwiek wątek, to musimy ten wątek stworzyć równocześnie na systemie operacyjnym, ponieważ Java używa wątków systemu operacyjnego. A tak naprawdę nie ma dużych powodów, żeby tak się działo. Czy ktoś kojarzy Go? Go było słynne z tego, jako język programowania, Go było słynne z tego, że właśnie ono wprowadziło modę na takie, powiedzmy, async await, na rzeczywiście lepszą współbieżność. I jak oni zrobili ten myk? Oni ten myk zrobili w ten sposób i Java jeszcze robi w ten sposób, że przesuczają zarządzanie wątkami na maszynę wirtualną. Czyli tak naprawdę robią de facto pooling wątków. Maszyna wirtualna tworzy sobie te wątki na start, pobiera je z systemu operacyjnego, a potem my jako programiści już sobie tworzymy w dowolny sposób nowe thready, wirtualne thready, bo tak się to nazywa w tej chwili, a już cały scheduling, czyli sprawdzanie, który wątek powinien się uruchamiać, kiedy, w którym momencie, który zwolnić, który nie zwolnić, to już zarządza nam sama maszyna wirtualna Javy. Przez co tak naprawdę wątki w Javie nie stają się jakimś dużym zasobem systemu operacyjnego, tylko po prostu obiektem znajdującym się w pamięci Javy.
Czy ktoś? Nie mam żadnych nagród, ale mam pytania. Także mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie mi odpowiadać. Czy wiecie, czemu ten kolor jest zielony? Czemu użyłem zielonego koloru? Bo wbrew pozorom tu jest kawałek. Tak, zielone wątki, kto tu jest? Ale jesteś stary. Przepraszam, jesteś tak stary jak ja. Także mam nadzieję, że nie obraziłem w tym momencie, ponieważ Java startowała dokładnie z takim modelem. Java 1 posiadała w zasadzie swoją wersję projektu Loom. Tylko to działało tak tragicznie i miało tyle problemów, że musieli się z tego wycofać i Java 1.2 przerzuciła się na wątki systemu operacyjnego. Po 20 latach wreszcie możemy, no 25 latach wreszcie możemy wrócić do tego konceptu po raz kolejny. Ciekaw... Nie, to już nie tam były bugi, tam bardziej kwestia nie było szybkości, bo to było szybkie, tak na swoje czasy oczywiście. Dopiero jak była ta 1.2 to było wolne, ale to było bugogenne, bo tak naprawdę asynchroniczność jest trudna. I żeby ją zrobić sensownie, to trzeba się było namęczyć, a programiści Javy w początkowych momentach pracy nad językiem mieli tyle innych rzeczy, żeby się męczyć, że to sobie odpuścili. Że po prostu tego nie naprawiali i puścili, zmienili w ogóle koncept i ten koncept żył z nami 25 lat. No, prowizorka jest najtrwalsza, wracamy do konceptu. Ciekawostka, czy kojarzycie fork join pool? To wyszło w Javie 1.7. Tak naprawdę Project Loom opiera się, ten scheduler to jest ten sam scheduler, który zajmuje się fork join poolem. No, także to jest taka ciekawostka. Aczkolwiek ja wam to, co wam przedstawiłem, są wirtualne wątki właśnie, a nie cały Project Loom, ponieważ bardzo się właśnie przyjęło, że tak naprawdę wirtualne wątki to jest Project Loom. To nie jest do końca prawda, ponieważ tak naprawdę, tak jak Amber składa się z wielu inicjatyw, tak Project Loom to też składa się z wielu inicjatyw właśnie związanych z asynchronicznością. I mamy tutaj do czynienia ze Scope Locals, czyli zmieniam innym podejściem od Thread Locala, też lżejszym, który będzie mógł działać z tym nowym modelem asynchroniczności, a także Structure Concurrency. Czyli wiecie, jeżeli chwalą się, że możemy stworzyć miliony wątków teraz, to fajnie, że możemy je stworzyć, ale jak tym zarządzać? I Structure Concurrency to jest właśnie ichniejszy sposób na to, żeby tą dużą ilością wątków, tak jak my programiści, zarządzać, aczkolwiek to jest temat już na inną prelekcję. Także Project Loom, nowoczesna konkurencja, nowoczesna współdzielność. Czy macie o tego jakieś pytania? I skoro mamy czas, to możemy pytać w środku. Czy testowałeś na IntelliJ ze Structured Concurrency w Bawerze, bo nie miałem jeszcze okazji, ja się zastanawiam, czy już to wybrałem. Oni wydają to w preview w tej chwili. Najnowsza wersja IntelliJ chyba wspiera Structured Concurrency, nie bawiłem się. Przyznam szczerze, jeszcze się nie bawiłem, bo o ile właśnie, w ogóle kwestia jest taka, o ile Loom, ciekawostka, Java 19 to jest najciekawsze wydanie Java od JLAT, to, które się pojawiło we wrześniu, ponieważ nie wprowadza żadnego stabilnego feature'a poza wersją Java na procesory RISC, czyli takie, których nikt tutaj w tym pokoju nie używa, nie wmówicie mi. To jest konkurencja dla ARM-a. I to jest jedyny stabilny feature, wszystko jeszcze są eksperymentalne. Eksperymentalny właśnie projekt, panel część rzeczy z projektu Amber, eksperymentalny Loom. Agnes przecież Cisco. Nie, RISC jest RISC-V, przepraszam, RISC-V dokładnie, RISC-V to jest wariant. Tak, dobrze, ktoś mnie słucha, zajebiście. Także RISC-V, bo to jest odpowiednia implementacja, bo RISC to jest, pomóżmy rozwinąć skrót, to jest nazwa sposobu tworzenia instrukcji, specyfikacji instrukcji na procesor. RISC-V to jest implementacja. No. Tak, open source'owy, który powstał w Berkeley i teraz, co jest najciekawsze, on powstał w Stanach, dygresję, ale muszę. On powstał w Stanach Zjednoczonych, w Berkeley, Uniwersytecie, a teraz ukradli go Chińczycy i ukradli go Europejczycy i chcą stworzyć konkurencję dla Intela. Zresztą go stworzyć dla konkurencji, dla ARMA właściwie w tym wypadku, ale dla strefy wpływu amerykańskich procesorów. Nagle to, co powstało w Stanach, to teraz Chińczycy chcą wykorzystać, żeby robić własne procesory. I oni bardzo mocno inwestują właśnie w RISC-V. W tej chwili Java już wcześniej RISC-V-owa chodziła Alibabowa, bo Alibaba ma własną Javę, która chodziła na tych procesorach. Dobra, dygresja skończona. To były te dwa. Tak jak mówiłem, w nowej Javie pojawiło się 19. Project Loom, Project Cooper, Project Panama, Project Amber, a także Project Panama w wersji testowej. I wersja Project Panama to jest
Uproszczenie łączenia Java'owych programów z całym światem naokoło. Bo jak wszyscy pewnie wiemy, Java ma maszynę wirtualną. I ta maszyna wirtualna jest pomocą i przekleństwem, ponieważ ona nam zarządza. Tak jak mówiliśmy, dlaczego nie piszemy w C, bo zarządzanie pamięcią śmierdzi i ogólnie nie chcemy się tymi rzeczami przejmować, ale czasem trzeba. I kwestia jest taka, że o ile Java pomaga nam fajnie zarządzić rzeczami, które ona wprowadziła sobie w pamięć, czyli tam mamy pewność, że to wszystko będzie działało, że nie będzie wycieków pamięci, że rzeczywiście nie będzie w każdej chwili value stack overflow, ale jeżeli używamy JNE albo jakichkolwiek zasobów zewnętrznych, to tak naprawdę radźcie sobie sami. Tutaj nie mamy żadnych gwarancji. Java nam tego po prostu nie daje, ponieważ to jest przechodzenie bariery JVM-a i powiedzmy operujemy bardziej na strumieniu danych niż na samym, niż na gotowych strukturach pamięci. Widzę tutaj pomruk. Wydawało mi się. Dobra. Ja się upewnię, bo ja też dyskutuję, bo ja upraszczam trochę rzeczy, dlatego jak w którymś momencie upraszczam za bardzo, to ja bardzo chętnie wyjdę w dyskurs, jak widzicie. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Także Project Panama. Więc także kwestia jest tego, że w tej chwili Java obiecuje, że nam silne typowanie, tak silne, na ile Java może dać silne. Ja jestem z firmy, która ma korzenie skalowe i twierdzą, że Java tu nie ma żadnego typowania, aczkolwiek powiedzmy silne typowanie w takim rozumieniu, ale nie do zasobów zewnętrznych. Sun, Misk, Unsafe. Kojarzycie taką klasę? To jest klasa, którą wszyscy twórcy frameworków, twórcy bibliotek, twórcy baz danych używają, żeby było szybko. Czyli biblioteki do internale JVM-a, które pozwalają grzebać po natywnej pamięci na przykład. I podejrzewam, że jak Jarek Pałka tutaj był, to o tym opowiadał. Także kto był u Jarka, to widział, bo Jarek pracuje w Neo4j'u, także oni właśnie robią to, grzebią po mempage'ach systemowi. Dlatego dla takich ludzi właśnie, nie dla nas tutaj, dla takich ludzi powstał projekt Panama. I projekt Panama ma na celu stworzenie abstrakcji, która pozwala w lepszy sposób zarządzać właśnie pamięcią zewnętrzną. Pamięcią zewnętrzną, ale także zewnętrznymi programami, czyli interoperacyjnością z C, interoperacyjnością z wszystkim, co się Unixowymi socketami, żeby pominąć abstrakcję JVM-a. Oni to zrobili w ten sposób, że po prostu można sobie tak jak w starym C zdefiniować, że ten fragment pamięci, który my mamy, to on ma taką strukturę i teraz w JVM-ie już możesz na tym bazować i robić nam ładne rzeczy. Bo ja raz w życiu miałem okazję grzebać w non-blocking IO. To jest też coś, co się pojawiło w Java 1.7, bo mam blocking IO i non-blocking IO. Raz w życiu grzebałem w tym, jak się integrowałem z S3 AWS-ową. Największemu wrogowi tego nie życzę. Także ja się bardzo cieszę z tego powodu, że nie musimy operować na streamach danych i właśnie to nam przynosi projekt Panama. Interoperacyjne z wszystkim, co się dzieje naokoło Java. Naokoło JVM-a. Dobra. To pierwszy poziom mamy za sobą, jak się podobało. We have to go deeper. We have to go deeper. I teraz właśnie wspomniany projekt Valhalla, chyba od niej zaczynamy. Tak, projekt Valhalla. I w 100% zgadzam się w tym, że projekt Valhalla zmieni nam po prostu świat, ale dlaczego projekt Valhalla? Projekt Valhalla jest jednym z tych czterech dużych projektów, które zapowiedzieli parę lat temu, że będziemy mogli z nich korzystać. To są takie główne kierunki, powiedzmy gwiazdy polarne dla JVM-a. Dlaczego projekt Valhalla jest poziom niżej? Bo go nie ma. O ile w Java 19 mogliśmy zobaczyć właściwie już właśnie i projekt Panama, projekt Amber się pojawia od dłuższego czasu, mamy Luma, wirtualne wątki, mamy structure konkurencji, bo ja w ogóle chciałem powiedzieć o tym, że tak naprawdę mamy structure konkurencji, ale w inkubatorze, dlatego się jeszcze nie bawiłem, bo ile wirtualne wątki są już dostępne w takim wersji preview API, tam się wiele nie zmieni, to inkubator to, jak ja się pierwszy raz widziałem Luma, jak widziałem Luma teraz, to on się 5 razy zmienił. Także szkoda mi się trochę bawić w structure konkurencji, ale dobrze, jak ktoś to grzebie, powstają już frameworki, które w ogóle będą w tym grzebać. Troszkę od... Są dżepy, nawet te dżepy są już w Java 19 structure konkurencji. Także... Tak, właśnie wyszły, tylko to jest inkubacja. Wiesz, dżepy do wirtualnych wątków, to też one wątki zdążyły, od kiedy ja się interesowałem, to 3 razy nazwy zmieniły, bo kiedyś to miały być fibery, tak zwane. Co ciekawe, w Reakcie też miały, czyli w Froncie też miały być fibery i też się wycofali z tej nazwy. Nie wiem, czemu oni też tak wycofują z tej nazwy. Ale Valhalla po prostu nie ma. Valhalla jest projektem, o którym wzięli trochę wodę w usta, tam coś się dzieje po drodze, tam w zeszłym roku było na przykład bardzo dużo pracy, pojawiły się dżepy, pojawiły się jakieś wiadomości. W tym roku na razie to ostatnie wiadomości były w styczniu.
Także zajęli się innymi rzeczami. Na Valhalla czekamy. Podejrzewam, że gdzieś właśnie w okolicach Javy 20-21 zobaczymy nowe rzeczy z Valhalla. Czekam, tak jak w Titaniku. Dobra, ale Valhalla. O co chodzi z tą samą Valhalla? Znowu będziemy musieli spojrzeć na moją bardzo paskudną implementację JVM-a na tablicy. Różowy kolor jest po to, żeby właśnie kontrastowo się odróżniał na każdym projektorze. Powiedziałem, że Java sama zarządza sobie pamięcią. I tak naprawdę wracam teraz na uniwersytet. To stereta. Kojarzycie terminy? Tak. Tak, dokładnie. Także prezentacja jest po polsku, a ja nie lubię makaronizmów. Także stack i hip. I na stosie trzymamy prymitywy, czyli tak naprawdę czary, float, integery, te wszystkie rzeczy, które są określone jako prymitywy. Na stercie trzymamy obiekty. I żeby dostać się do obiektu, to my nie możemy dostać się bezpośrednio do obiektu, tylko do obiektu musimy dostać się przez tak zwaną referencję. Czyli de facto glorious pointer. Java tak naprawdę też ma wskaźniki, tak jak chce, tylko nam ich nie pokazuje, żeby nas nie straszyć i od razu się cieszymy, bo tak działa ludzki umysł, ale Java też ma tak naprawdę wskaźniki. Pod spodem to się Java tak naprawdę i C mają bardzo, bardzo dużo wspólnego. W związku z tym nasza aplikacja, żeby dopaść do takiego obiektu, najpierw musi, nie może wziąć po prostu i pobrać go sobie ze sterty. Ona musi przeskoczyć przez stos. I przez lata było to dla nas okej, bo ten narzut nie jest taki wielki, no chyba, że tworzymy dużo obiektów, małych obiektów, które szybko niszczymy i które potrzebujemy szybko dostać. Wiecie, kto tworzy takie rzeczy? Projekty machine learningowe. I tak naprawdę jednym z dużych, mamy tak naprawdę dwa duże użycia dla Valhalla. Jeden są właśnie projekty machine learning, gdzie tych obiektów tworzymy naprawdę dużo i Java jest pod tym kątem bardzo problematyczna. Nawet jeszcze o machine learningu sobie pogadamy dzisiaj. Druga rzecz, miejsca, w których mamy ograniczone zasoby, czyli chmura, na przykład funkcje serverlessowe albo inne osoby chmurowe, gdzie każdy tak naprawdę megabajt jest na wagę złota. I celem Valhalla jest stworzenie tak zwanych value type'ów. Value type'ów, czyli czegoś podobnego do rekordów wspomnianych, które nie mają tożsamości, nie można ich dziedziczyć, nie można ich zmieniać. Kojarzycie DDD? To są właśnie values z DDD. Rzeczy, które są tworzone, nie można ich predefiniować, nie można ich zmieniać, po prostu worek na dane. I w uproszczeniu Valhalla daje nam coś takiego. W praktyce wymaga, chce też zintegrować obiekty w ogóle i prymitywy. Prymitywy mają tak zwany autoboxing, czyli mamy inta, ale mamy też integera. Chcą te koncepty trochę wyprostować, a że chcą bardzo dużo, to nie mamy nic. I czekamy. I obiecują nam, tak mówię, value type, agregaty danych, obiecują nam, że tak będzie wyglądał po prostu świat i że ona będzie taka zajebista, jak już w końcu dostaniemy Valhalla, ale chyba sobie jeszcze trochę na nią poczekamy. Myślę, że w przyszłym roku będziemy widzieli jakieś pierwsze efekty. Bo tam mówię, to jest znowu, została prelekcja bardzo fajna, mówi Arek Sokołowski, zaproście go tutaj, ma super prelekcję, był? Był. To ma super prelekcję na temat Valhalla. I on wchodzi właśnie w te wszystkie detale, a ja lecę dalej. GraalVM. Pytanko, GraalVM, ktoś? Bo nie zapytałem przedtem. Słyszał? Może być słyszał. Ja już nie pytam, czy używał. Ja już pytam, słyszał na tym poziomie. Jest szansa, że za pół roku na produkcję. Bardzo dobrze. Wdrażałem na produkcję, było fajnie. Wdrażałem w GraalVM, a to może... Na rollbacku nie mieliśmy, myśmy nie mieli problemu rollbacku, bo używaliśmy po prostu dockerowych i obrazów, gdzie rollback to było wrzucenie innego obrazu, ale to pogadamy sobie na piwie potem, bo myślę, że jest o czym. Piękne historie. GraalVM. GraalVM, czyli jeden by wszystkim rządzić. Rings of Power, nie wiem, czy w ogóle można o takie rzeczy pytać. Nowy serial Amazonu Władca Pierścieni, bo to był ostatnio kontrowersyjny temat. Władca Pierścieni. To jest mniej więcej Ring of Power, tylko stworzony przez Oracle, czyli przez to zło. Więc według mnie analogia jest cudowna pod tym kątem. Ponieważ JVM, tak jak mówiliśmy, mieliśmy prezentację o Cortinie i to jest cudowna w ogóle synergia, ponieważ mieliśmy prezentację o Cortinie i tak naprawdę JVM, tak jak mówimy, to jest pewna abstrakcja, na której mogą powstawać różne języki. Ponieważ JVM pod spodem ma swoją własną specyfikację, swój własny bytecode, do którego kompiluje się Kotlin, Scala, Groovy, każdy z tych języków. Dlatego one są w stanie zapewnić troszkę inne feature'y niż Java, ale działać na stabilnym środowisku, które jest sprawdzone z boju przez lata, czyli JVM. JVM, maszyna wirtualna Java.
No to GraalVM to jest krok dalej. GraalVM to jest eksperymentalna maszyna stworzona przez Oracle, w ramach której mamy mieć możliwość odpalenia dowolnego języka. Czyli to jest multipurpose virtual machine. Dlatego Graal, święty Graal, po prostu rozwiązanie, które zapewni nam uniwersalną maszynę. I wiecie, że im to nawet trochę wychodzi, ponieważ co jest fajne? Dlaczego w ogóle Oracle nad tym myśli? To jest dość ciekawa sprawa. Po pierwsze, właśnie ma być zapewniona abstrakcja dla wszystkich języków, ale przez to, że ta maszyna jest bardzo nowoczesna, ona może być embedowalna w dowolnym środowisku. Czyli na przykład GraalVM w tej chwili produkcyjnie działa w ramach Oracle Database i MySQL-a. Można pisać funkcje javascriptowe, żeby robić querki na Oracle w tej chwili, ponieważ integrowali właśnie maszynę wirtualną GraalVM, która jest w stanie odpalać javascripta. Ale to był taki bardzo side note. GraalVM jeszcze zrobi nam parę hopek w czasie tej prezentacji, bo to nie jest ostatni raz, kiedy o nim wspominamy. Ale żebyśmy mogli pójść dalej, muszę wam wytłumaczyć, jak on działa. OK, mamy naszego JVM-a. Just in time compilation. Znowu rączka do góry, żebym wiedział, jak mówimy. Ogólnie w JVM-ie działa to tak. Mamy prekompilację, powiedzmy, nazwijmy to. Szukałem terminu, kurczę, aż szukałem dzisiaj terminu i nie wiedziałem, jak to się w ogóle nazywa, bo to jest taka kompilacja. Wrócimy do tego. Dlaczego nie, mam problem z nazwaniem tego kompilacją, ale kompilujemy kod źródłowy Javy do bytecodu. Ten bytecode trafia na maszynę wirtualną Javy, a następnie w ramach po prostu operowania na już działającym kodzie JVM stwierdza, które rzeczy warto zoptymalizować. Czyli stwierdza, OK, ten kod jest uruchamiany często, więc kompilujmy go do takiego supernatywnego kodu. On jest w stanie wykrywać na przykład, że któreś ścieżki są nieużywane, że któreś rzeczy tak naprawdę nie są nam potrzebne, jest w stanie w runtime usuwać fragmenty o kodu, więc on tak naprawdę jest w stanie zrobić dużo lepszą robotę, niż jest w stanie zrobić kompilator, który działa upfront. No. I to jest kompilator, który dzieje się w JVM-ie. To GraalVM tak naprawdę robi jeden trik. Pozwala na malutką implementację VM-ki i dowolny JIT compiler. Czyli tak naprawdę można sobie używać w ramach programu, używać tam Pythonowego JITa, Javowego JITa, Rabiowego JITa w ramach takiego runtime'u i co najciekawsze, można je zmieniać w czasie pracy programu. Także równocześnie możemy sobie plug and play wymieniać JITy, które działają w programie. Dlatego na GraalVM-ie możemy tak naprawdę w natywny sposób uruchomić te wszystkie programy, wszystkie języki programowania naraz. Także GraalVM to jest bardzo ciekawy projekt. Do czego go używamy tak w praktyce? Ponieważ nie, od razu nie mówię, nie mam Javy, Pythona i Rabiego na produkcji. Do czego się go używa? W dzisiejszych czasach głównie do tak zwanej kompilacji ahead of time, czyli kompilacji. Polega to na tym, że tak naprawdę to, co robi JIT, czyli nasz kompilator działają optymalizujący bytecode, bo mówimy, że Javowy kompilator tak naprawdę nam tworzy bytecode, a JIT tworzy nam realny kompilowany kod już w ramach runtime. Ale po co to było? Po co to było? Dlatego, że kiedyś Java obiecywała nam, że maszyna wirtualna Javy daje nam to, że możemy uruchomić w zasadzie, piszemy raz, uruchamiamy na każdym środowisku, no bo mamy maszynę wirtualną Javy. Tylko wiecie co? Kto ostatnio nie wiedział, na jakim środowisku uruchomi swoją aplikację? O, jest historia. Historia jest to trochę, nie tyle, że nie wiedział, nie? Ale opiszę ten sam kod, który był przygotowany na bardzo różnych środowiskach. No. I dla takich ludzi powstał JVM. Większość z nas ma dzisiaj Dockera, ma serwer, ma pipeline automatyzowany, że wie, że na przykład rzuca dokładnie na tą wersję Ubuntu, którą zbudował Terraform, tak jak tutaj, więc tak naprawdę ta uniwersalność jest pewnym narzutem. Nie musimy tego mieć. W związku z tym GraalVM pozwala nam na użycie swojego just-in-time compilera, który zwykle działa w ramach pracy już programu, upfront. Czyli w momencie, zanim jeszcze uruchomi się runtime. Czyli ten sam kompilator może być używany przed kompilowaniem JVM, przed kompilowaniem postu binarki, jak i kompilować po prostu bytecode już w ramach działania aplikacji, bez żadnych zmian. I do czego tego się używa? Głównie się tego używa do natywnych obrazów. Czyli można stworzyć
binary, zamiast tworzyć jarkę, tworzy się po prostu de facto binarny artefakt, który już jest skompilowany i na przykład jest w stanie uruchomić zamiast 200 MB pamięci na starcie, to 20. Jest lepiej zoptymalizowany. Te wszystkie optymalizacje, które w normalnej Javie dzieją się później, są robione wcześniej. I teraz bardzo dużo frameworków idzie w tym kierunku, żeby na to pozwalać, bo gdzie nam jest to potrzebne? Serverless, chmura, te wszystkie miejsca, te zasoby są ograniczone. I to jest kierunek, w którym trochę idzie. GraalVM miał pod górkę przez długi czas, bo obiecałem wam, że musiałem, powiedziałem wam, że będziemy, musiałem przerabiać tą prelekcję. GraalVM przez długi czas miał bardzo pod górkę, z tego względu, że należał do Oracle'a, a jak mówiliśmy, Oracle to jest taki Sauron. Nie, już niedługo, ponieważ Oracle jest jak Sauron i jest jak premier Morawiecki, ponieważ dużo ogłoszenia w czasie Java One zrobił na Twitterze. I na Twitterze poinformowali, że oddają GraalVM wersji Community Edition, bo od tej pory Community Edition należało do Oracle'a, do OpenJDK'a. Także w tej chwili GraalVM nareszcie staje się realnie częścią JDK'a. Będzie go można używać bez bania się, że Oracle nas pozwie. I do tego sobie jeszcze wrócimy. Jezu, ja naprawdę potrzebuję dużo czasu o tą prelekcję, bo jestem na drugim poziomie. Do 21. Jak ktoś będzie się, jak będzie za długo, to... Tak. Dobrze. Lecimy. I od razu, żeby powiedzieć, jak premier Morawiecki, puścili takie coś i wy tego nie widzicie, to wam przeczytam. Additional details to follow. Czyli puścili, oddajemy, ale co? To się dowiedzieliśmy dopiero wczoraj. A także będzie na tej prelekcji. Bo jeżeli dowiedzieliśmy się wczoraj, to dzisiaj update'owałem slajdy. Także jesteście bleeding edge. To wam obiecuję. Dobra. Dlaczego Oracle jest taki paskudny? Dlaczego wszyscy się bali używać JVM-a? Czy ktoś kojarzy Java EE? To już jest kolejny temat. Od razu mówię. Tak. Może być i tak. Kojarzy. Dobrze. Różmy terminami. W pewnym momencie Oracle oddał Java EE do community. Tylko oddał ją w najbardziej paskudny sposób, ponieważ stwierdzili w pewnym momencie, że oddajemy to rzeczywiście jako wolny artefakt, prawie wolny, ponieważ wiecie, oddali wszystko, kod źródłowy, specyfikacje, technika compatibility kity, czyli te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do języka, wiecie czego nie oddali? Java. Nie oddali słówka Java. W związku z tym okazało się, że to jest trademark, a że trademarki rządzą się zupełnie innym prawem, to społeczność przez ostatnie 3 lata, czy tam 4 nawet, już tak czasowo ciężko mi powiedzieć, bo za bardzo się w to wkroiłem, walczyła nie o to, żeby dorabiać nowe feature'y, tylko jak się tego pozbyć. I bo Oracle ma to do siebie, że tutaj znowu trochę tego nie bierze struktury, to tu jest dział inżynierski tej firmy, a tu jest dział prawniczy. I wszyscy się bali, że kiedyś ich to po prostu kopnie. W związku z tym społeczność walczyła, w jaki sposób to zrobić i 4 ostatnie lata zajmowało się migracją na Jakarta EE, czyli nowa nazwa. Jakarta jest taki stary projekt Eclipse'owy, stwierdzili użyć ponownie tego trademarku, jest mamy Jakarta EE, to jest nowa wersja, a potem, żeby wszystkie biblioteki, które używały JavaX, pewnie widzieliście kiedyś w swoim kodzie JavaX, musiały zrobić coś, żeby się tego pozbyć i teraz jest Jakarta. Także cała zmiana polega na tym, że trzeba się pozbyć pakietu, bo ten pakiet łapie ustawienie, postanowienia licencyjne, jeżeli się z tego używa z nowymi rzeczami. Od zeszłego roku, od wersji bodajże 9.1, Jakarta jest już rzeczywiście wolna, już się pozbyli JavaXa. W tej chwili nowy Spring na jesieni wreszcie pozbędzie się JavaXa i można uznać, że pozbędziemy się Oracle z tego projektu tak legitnie. Ale kosztowało nas to 4 lat stopu w projekcie. Także jest śmiesznie. I bardzo podobny problem jest, żeby było z Adopt OpenJDK. Ponieważ JDK trzeba developer kit. Czapa. W związku z tym musieliśmy zmienić nazwę. I w tej chwili cały skin jeszcze OpenJDK'a i Adobe OpenJDK. Adobe OpenJDK to kiedy Oracle dostał od OpenJDK'a, to nazwał się projekt Adobe OpenJDK, w którym zaangażowały się drugi, żeby ten projekt dalej rozwijać. Trójmiasto się zaangażowało? Nie zaangażowało, ale nikt się prawie nie zaangażował. Na szczęście zaangażowały się duże firmy, o czym za chwilę. W związku z tym Adobe OpenJDK i w tej chwili dostało go Eclipse Foundation i OpenJDK, Adobe OpenJDK opiekują się, to jest tak zwane Adoptium. Jak zobaczycie Adoptium, to nie jest żaden spyware, tylko to jest legitna, oficjalna, wolna implementacja Javy.
A wersja OpenJDK, którą jest najbardziej wolną i taką najbardziej wspieraną przez społeczeństwo, to jest Temurin. Ja nie mam pojęcia, skąd oni tę nazwę wyczasnęli. Ale jak zobaczycie ponownie, Temurin to jest ta główna, wolna implementacja w tej chwili Java. Nigdzie nie zobaczycie tej nazwy Java, bo nie wolno. To na pewno pomoże w adopcji. Także od razu się będzie dobrze kojarzyło. Dobra, Jakarta E. Jeszcze mam coś do karty E? Tak, mam jeszcze coś do karty E, już zapomniałem sam o tym. Dokładnie ten sam problem, to jest post z września. Mają w JavaScriptowym społeczności, ponieważ JavaScript. I tak naprawdę, zapraszam? No właśnie, o to chodzi. Dlaczego? Tak naprawdę to jest, mówię, tutaj pewnie to jest bardzo na boku. Wszyscy w społeczności, specyfikacja to jest ECMAScript. Wszyscy w społeczności JavaScript mówią ECMAScript. TypeScript tak naprawdę jest rozszerzeniem ECMAScriptu. Dlaczego? Ponieważ Java jest trademarkiem Oracla. I w którymś momencie Oracle się może po to zgłosić. W związku z tym twórca Node.js-a miał list otwarty ostatnio, żeby Oracle oddał tego JavaScripta biednego, bo oni nie chcą zmieniać się na ECMAScript, bo mają najpopularniejszy język świata na świecie i teoretycznie nie mogą tej nazwy wymawiać bez zgody Larry'ego Ellisona. Chyba tak. Czasu, gdzie JavaScript nie cenzurowany z Java? To jest... Tak. HR-owcy, brońcie się w tym momencie. Mamy tutaj HR-owców na sali, brońcie się. Dobrze. Kolejny poziom. Także z tym optymistycznym akcentem przechodzimy dalej, bo żeby zakończyć ładnie wątek Jakarty E, to musimy zejść jeszcze poziom niżej. Mikroprofil. Java E. Tak, używam ponownie starej nazwy, bo wtedy to była jeszcze Java E. Java E powstawała 2000 rok, 2001, coś takiego. I to była wersja Java, która... Komputery wtedy wyglądały tak. To jest oryginalny serwer Sana, na którym działała Java E. Ponieważ oryginalna Java E działała w ten sposób, że mieliśmy serwer, działa Java E. Dalej tak działa w większości firm, bo my mówimy tutaj o firmach, które mają dalej Java 1.7. Mało kto wchodzi dzisiaj świadomie w Java E, o czym za chwilę. Ale tak wyglądała ta Java E na tych serwerach. I w takich czasach powstawała. Więc tam były te wielkie serwery aplikacyjne, na których pierdzielaliśmy martę różnych EAP-ów, warów i AR-ów tak zwanych, czyli innych tam pakietów niż jar. No i to sobie żyło, ale świat szedł do przodu. W związku z tym Java E postanowiła się zmodernizować. I postanowiła, jako że mówię, powstawała w momencie, kiedy były inne serwery, to postanowiła wydzielić sobie dwa profile. Full profil, czyli to, co było rzeczywiście zgodne z specyfikacją wersji 1 oraz web profil. Web profil, czyli profil, który jest przeznaczony dla aplikacji webowych. Czyli wszystko się zgadza, powinniśmy używać web profilu, prawda? Tylko kiedy oni wydzielali web profil, to był rok 2006 albo 2007 i aplikacja webowa znaczyła trochę co innego niż dzisiaj. Także to była okrojona rzecz specyfikacji, ale dalej była uruchamiana na serwerach, dalej były w serwerach aplikacyjnych, dalej to było puszczane na JBossy, to było dalej straszna kobyła z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Ona nie miała wprawdzie jakiś tam korp czy tego typu rzeczy, które chyba miała nawet, także są tego typu rzeczy, ale była docięta, ale tak docięta, że na dzisiejsze standardy to już tak niesensownie. W związku z tym, tak żeby to dobrze z nami zwizualizować, full profil to wygląda mniej więcej tak, mamy taki jeden duży monolit, web profil to wygląda tak. Czyli te monolity są po prostu trochę mniejsze, ale w dalszym ciągu są to takie z naszej punktu widzenia epickie monolity. W związku z tym społeczność się zbuntowała. Łotko, nie będę wam tego czytał tutaj. Albo będę. Dobra. I postanowiła stworzyć sobie własną specyfikację. Tak zwany mikroprofil. Czyli mikroprofil... O, mikroprofil polega na tym, daję zdanie, nic nie będzie widać. Bierzemy sobie to, co nam jest rzeczywiście potrzebne w tej specyfikacji, bo ja wam powiem szczerze, ja bardzo lubię Java E i uważam, że specyfikacja Java jest bardzo sensowna. Chyba, że się integrujemy z Kotlinem, ale o tym potem. Ona ma sporo zalet. Rzeczywiście ta interoperacja operacyjność się przydaje. Będę jeszcze o tym mówił, no długo czasu, ale tak, mamy kwestie, co sobie widzieliśmy. Open Tracing, Open API, REST klienta, Full Fault Tolerance, metryki, health checki, tego typu rzeczy, CDI-a, czyli tego typu rzeczy, które nam się rzeczywiście mogą przydać, wzięli, wpakowali to w paczkę i my sobie zrobimy własną specyfikację. I to jest specyfikacja mikroprofilu i przez lata to było rzeczywiście, powiedzmy, jak ktoś robił frameworki javowe opierające się o Java E, a wbrew pozorom ludzie ciągle to robią, będę tłumaczył dlaczego, to sobie brali mikroprofil i to była taka quasi Java E.
I przez 3 drugie lata myślałem, że oni się rzeczywiście dogadają i z mikroprofil stanie się oficjalną częścią standardu Java EE. Ale się nie dogadali, ponieważ mikroprofil stwierdził, że Java EE mimo wszystko jest dla niego za wolna i Java EE stworzyła sobie własny profil dla mikroserwisów, nazywając się Core Profil. Więc framework, którego nikt nie używa do mikroserwisów praktycznie, ma teraz 2 standardy mikroserwisów, to wróży sukces. Mają wszyscy nadzieję, że jakoś się dogadają. Core Profil to powstał we wrześniu. Także to jest bardzo nowa rzecz, więc jeszcze czekamy, co się wydarzy, ale zamiast wdrożyć właśnie mikroprofil, to powstał Core Profil. Więc mamy 2 standardy tworzenia mikroserwisów, powiedzmy błogosławione na Java i są nawet do siebie bardzo podobne. Także ja liczę, że oni w końcu pójdą po rozum do głowy i jakoś się skonsolidują, bo na to nie ma miejsca na 2 standardy. No. I żeby już prawie skończyć wątek Jakarty i który nikogo nie interesuje, Microsoft. Ponieważ z czym wam się kojarzy Microsoft? Rzućcie pierwsze skojarzenie Microsoft w tej chwili. Co? C-Sharp. Tak, czy ktoś zna historię z Sharpa? Java++. Nie mam, od razu mówię, nie mam żadnych butelek. Ale co mam? No tak, tak. No, to tylko ja mam tu mówić? JVM, który nie wyszedł, bo trademarki? Dokładnie. JVM nie wyszedł, bo trademarki, ponieważ nie zgodzili się na podzielenie i to nie Oracle, Sun się nie zgodził, bo to było jeszcze za czasów Suna. Sun się nie zgodził na podzielenie społeczności i nie pozwolił Microsoftowi na stworzenie własnej Javy. W związku z tym Microsoft stwierdził, że sobie napisze własną Javę, no bo co to za problem, i zapisze sobie C-Sharpa. I C-Sharp tak naprawdę rzeczywiście jest językiem, który jest pochodną Javy, ale C-Sharp sobie, a tą Javę przez długie lata rzeczywiście zaczęto używać. Ona była używana i nie wygryzł C-Sharp Java. C-Sharp jest popularny, jest alternatywą, ale nie wygryzł per se, prawda? W związku z czym Microsoft stwierdził, nie udało nam się zgnoić tamtego przeciwnika. To co możemy sobie zrobić? A mamy chmurę. Chcemy, żeby na tej chmurze wszystko się odpalało, bo nasz biznes polega na tym, że nieważne teraz, Microsoft się zmienił pod tym kątem, że im nie zależy na tym, żeby ich C-Sharp był najpopularniejszy. Oni chcą być najlepszym środowiskiem do uruchamiania wszystkiego, bo clue w tej chwili zysku Microsoftu to jest jednak Azure. W związku z tym, co sobie postanowili? Postanowili sobie Javę kupić. I ja wcale tutaj nie żartuję. Może nie tyle Javę postanowili kupić na zasadzie takiej, że kupili sobie Oracle'a, to nie tego typu te rzeczy, ale Microsoft w tej chwili jest strategicznym partnerem Jakarty E, członkiem mikroprofilu, czyli konkurencji, oraz Adoptium, czyli OpenJDK'a. Wszystkich tych 3 projektach Linuxa, dokładnie. I był w którymś roku, 2019 albo 2020, był największym kontrybutorem Linuxa. To jest Microsoft w dzisiejszych czasach. Więc on postanowił, jeśli z open source'em nie możemy go po prostu wziąć i wygryźć, to musimy skurczybyka, musimy po prostu wejść i stać się ważnym graczem w tym środowisku. Kto jest właścicielem GitHub'a? Microsoft kupił open source. No właśnie, Microsoft sobie kupił, stwierdził, mamo, tato, tak jak w tej chwili GitHub, jak robi jakieś feature'y, to tata daje kasę i GitHub sobie robi. GitHub Copilot, no nie żartujcie. GitHub Copilot. OpenAI, nie wiem, czy kojarzycie w ogóle projekt. Ten projekt tego słynnego AI-a, który ma nas wszystkich tutaj wygryźć, że nie będziemy mieli gdzie pracować. No to w związku z tym nazwali to GitHubem, bo to ładnie brzmi. OpenAI jest strategicznym partnerem Microsoftu, nie GitHub'a. Także pod tym kątem GitHub jakoś tak bardziej się kojarzy, że będzie ktoś tego użył. Microsoft Copilot? Nie. No. W związku z... generowane przez sieci Janowskie też 5 lat temu się śmiali. No. O Boże, ja kocham. W tej prezentacji chyba nie mam, ale w poprzedniej, 5 minut przed prezentacją, jak potrzebowałem obrazek, to sobie skurczybyka wygenerowałem przed tym. To działa tak dobrze, że mam licencję Midjourney. Ja mogę o tym pogadać potem. Ale o tym już was nie będę teraz bocznie puszczał. Także z tego, że Microsoft sobie po prostu stworzył własną implementację Javy, to teraz stał się strategicznym partnerem. I mój ukochany fun fact pod tym kątem jest taki, że czy kojarzycie komputery M1? Pewnie kojarzycie, procesory makowskie. To myślę, że dużo rąk się podniesie. To wiecie, że pierwszą wersję OpenJDK'a na komputery M1 wydał Microsoft? Także tutaj znowu nie widzicie, to jest commit z wersji Microsoftowej OpenJDK'a i oni jako pierwsi wydali po prostu port Javy na Maci. To jest Microsoft w dzisiejszych czasach. Crossover epizod. Bo Jack Horseman ktoś? Znaczy, wiesz co, kiedyś się zdarzyło
grę z Xbox Clouda, odpalasz na Macu, spadasz PS4 i myślę, że to jest. To mówię, dokładnie. To Microsoft piszący wersji, to tak. No, także to jest dokładnie, to jest ta liga, to jest Microsoft dzisiaj. Wszystko można, tylko płaczcie, tylko pieniążki nam dajcie. My nie mamy, my nie wybrzydzamy. Dobra. Kolejny poziom mamy z głowy i ten poziom będzie bardzo szybki. Tu od razu wam powiem Quarkus Helidon, ponieważ to jest takie moje ostatnie dopchnięcie kolanem wam użytej do karty E. Ponieważ nie wiem, czy kojarzycie te frameworki, czy słyszeliście o nich chociaż. Super. Quarkus i Helidon to są nowoczesne frameworki, które są właśnie cloud native javowe. To jest konkurencja dla Springa. I mikronauty dałeś w samej górze. Co? A mikronauty dałeś w samej górze. No tak, bo mikronaut jest popularniejszy. Mikronaut jest czymś, co, no nie wiem, tak mi się wydaje. Gwiazdki. Na Quarkusie można... Ale to wiesz, gwiazdki githubowe to wiesz, Microsoftu. Ja też kopię. Także aktualnie kiedyś mieliśmy tylko Springa i Java EE. Aktualnie to właściwie to my się śmiejemy z JavaScriptowców, że mamy cały czas nowe, oni mają cały czas nowe frameworki, my też. Także mamy Quarkusa, mamy Helidona, mamy właśnie Mikronauta. To są takie, powiedzmy, technologie, które są nowoczesne. One są się bardzo, bardzo podobne, ponieważ one mają przeznaczenie to samo, czyli mają dobrze działać w chmurze, mają pozbyć się springowej refleksji, nie mają refleksji, dzięki czemu dobrze działają z GraalVM-em wspomnianym, czyli są w stanie kompilować się, bo rzecz, która najbardziej zawadza w tej chwili Springowi, żeby mieć wsparcie, bo te frameworki mają właściwie GraalVM-a, czyli te natywne obrazy od początku. I ja na przykład, kiedy mówiłem, że wdrażałem Mikronauta, to wdrażałem GraalVM-a, to był to Mikronaut. Wydzielaliśmy fragment komponenty ze springowej aplikacji, żeby być w stanie odpalić na GraalVM-y, to przerzucaliśmy na Mikronauta. Jeszcze nie jest stabilny. Jeszcze nie jest stabilny i na przykład, o, przepraszam, podpuściłeś mnie. Czekamy w listopadzie, aż się pojawi stabilny Spring Framework 6 i on ma przynieść ze sobą Spring Native'a, ale ciekawostka, nie dało się na przykład w Java 9 ma moduły i Spring obiecywał, że nowa wersja Springa 3 i Springa Frameworka przyniesie nam moduły i natywną kompilację. I przyniesie nam tylko natywną kompilację, bo w tym momencie nie da się zrobić i modułów i natywnej kompilacji w sposób, który jest sensowny, ponieważ o ile w tych frameworkach, jak wam pokazuję, da się to zrobić bez problemu, bo one nie mają refleksji, to okazuje się, że moduły, czyli feature, który się pojawił w Javie 10 lat temu, tak bardzo psuje analizę, który kod jest dostępny, a który nie, że po prostu Spring oparty na refleksji musiał wybrać jedno z dwóch i wybrał Springa Native. Także zobaczymy Springa Native w wersji 1.0 teraz na jesieni, ale nie zobaczymy modułów, zostawili je sobie na później. No, ponieważ nie byli po prostu w stanie tego zrobić, wycofali się w ostatniej chwili w zasadzie, bo mówię, w listopadzie wychodzi, poinformowali o tym końcem września. Także nie byli w stanie połączyć tych feature'ów, także to, że idzie bardzo szybko wszystko w takich dziwnych kierunkach. No. W związku z tym, tak jak mówimy, Quarkus Helidon. Ciekawostka, Helidon jest o tyle ciekawy, że to jest taki, o ile Oracle się pozbył, jak mówię, tu jest Red Hat i Quarkus z tych wszystkich frameworków, to ja chyba najbardziej Quarkusa lubię. On jest fajny, aczkolwiek on ma, on też się chwali tym, że na przykład oba te frameworki dobrze działają z Kotlinem, ale Quarkus działa w ogóle najgorzej z Kotlinem ze wszystkich frameworków, dlatego, że ma bardzo słabe wsparcie korutyn, z tego względu, że Quarkus bardzo mocno opiera się na specyfikacji Java EE, przez co nie ma, a w specyfikacji Java EE nie ma korutyn, w związku z tym ma adaptery do korutyn. I to już jest paskudne, tak naprawdę się bardzo źle tego używa. Sytuacja Heli... jest taka, że wybierałem z tych frameworków teraz, jak lubisz JEE, to jest... Tak. A jak nie, to drugi, co pominąłeś. Mhm. Mikronaut, tak. Mikronaut jest Spring po prostu. Mikronaut jest Spring, tylko bez refleksji. I to jest w zasadzie... Zresztą, ciekawostka, albo Microsoft, albo Google jest sponsorem w tej chwili. Już nie pamiętam, który. Któryś ostatnio mi poinformował, że został sponsorem. A może nie, Oracle chyba został sponsorem Mikronauta. Także gdzieś oni wszyscy kupują te frameworki. To jest takie fajne, oni dadzą pieniądze. Ostatnio w zeszłym tygodniu informowali o tym, że Google stało się też sponsorem Adoptium, a teraz poinformowali, że pierwszy feature tam sobie klepią, który ma być optymalizacją startu. Zgadnijcie, gdzie? W chmurze w serverlessie.
Także robią teraz eksperymentalne feature'y w JVM, ale o tym już nie będzie, bo to już jest tak mocno z boku. Dobra, także Helidon jest ciekawy o tyle, że to jest eksperymentalny framework Oracle, który aktualnie zapowiedzieli, że pod koniec przyszłego roku pojawi się pierwsza wersja Helidon Niny, czyli forka powiedzmy napisanego, no forka, napisanego od zera frameworku, który opiera się właśnie o wirtualne wątki. Będzie to pierwsze narzędzie, które nie przyczłapie tych wirtualnych wątków jako doklejki, bo Quarkus na przykład ma takiego pięknego trajkacza, że jeśli nie ma wirtualnego, powiedzmy, że get class virtual pool, jeśli nie ma wirtualnego, jeśli try jeśli jest exception, to używa zwykłego, a jeżeli nie złapie się exception, to używa wirtualnego pula, jeżeli się poprosi. Także oni tak to obchodzą, a Nina ma być napisana od zera po prostu z myślą o wirtualnych wątkach. Także Oracle wbrew pozorom trochę oddał, a trochę dalej się bawi. Dobra, także tutaj było na szybko. Lecimy. Uf, jeszcze troszkę. Jeszcze nie skończyliśmy. Machine learning. Jak wam powiedziałem, Java Machine Learning jest jednym z tych bardzo popularnych użyć dzisiaj w programowaniu i Java bardzo by chciała wskoczyć na ten wagonik. Jednym po prostu z feature'ów, który ma w tym pomóc, jest Project Valhalla, ponieważ on lepiej dostosowuje model pamięci Java do tego, jak działa po prostu machine learning. Z drugiej strony, jednak z jakiegoś powodu Python przez lata był tym językiem defaultowym i to była w ogóle, dlaczego Python stał się taki popularny? Chyba jednak przez to, że wszyscy w pewnym momencie chcieli robić machine learning, tak samo jak dlaczego wszyscy chcieli używać Macu, bo każdy programista chciał być programistą iOS-a w pewnym momencie. Ja łączę sobie te dwa terminy. Pieniążki w tym były, to była kopalnia złota. Robiłeś aplikację i kupowałeś samochód. No, jak się pojawiły pierwsze iPhone. A tylko na to się dało kompilować. To jest teoria. Nie mam żadnych dowodów. Mam wrażenie, że stąd się to wzięło. No. O, paskudne było. Straszne było. Cóż, to jest Kotlin praktycznie. Visual Recognition API, więc mówimy tutaj. A tak naprawdę, jak mówię, wszyscy chcą po prostu mieć swoje API do machine learningu, więc Java, jaki jest problem Java, jeśli chce wejść w jakąś nową dziedzinę, zróbmy sobie specyfikację. I tak naprawdę Java ma specyfikację do tak zwanej Visual Recognition API, bo wtedy ona powstała na potrzeby forku chyba OpenCV czy czegoś w tym stylu, ale tak naprawdę, czy to jest rozpoznawanie obrazów, czy to jest deep learning i tak dalej, tak naprawdę abstrakcja jest bardzo podobna, w związku z tym VisRec to jest w tej chwili standardowy interfejs do podstawowego uczenia maszynowego, klasyfikacji obrazów i rozpoznawania obiektów. Więc to jest taki general purpose po prostu interfejs w tej chwili dla machine learningu. Jest używany nawet przez niektóre projekty. DeepNet, czyli projekt dla machine learningu, dla sieci neuronowej bardziej tutaj, który powstał na Java i stał się tak naprawdę specyfikacją dla tego projektu. A także Deep Java Library, ponieważ okazuje się, że Amazon ma własną bibliotekę. To jest biblioteka Amazona. Okazuje się, że Amazon ma własną bibliotekę do machine learningu zaimplementowaną w Javie. A wiecie, kto nie implementuje tego? Oracle. Oracle ma Tribuo. Wypuścili go w Java 16, coś w tym stylu, a gdzieś w tych ostatnich wieczorach, wielkim szumem, że teraz Oracle tworzy własną bibliotekę do machine learningu w Javie i ona nie zaimplementowała tego standardu, co dla mnie jest po prostu kosmiczne. Bo to jest oficjalny standard Java. Także, tak mówię, tam jest różnie w tym ekosystemie, dlatego tutaj mówię, pobawimy się trochę. Jeszcze mamy trochę przed sobą. Dobra. Było o Macach, no to wróćmy sobie w takim razie do Maców, ponieważ mam, było przez chwilę o Jakarcie IE, było o specyfikacji, a teraz podejdziemy sobie, wrócimy do projektów i z tymi projektami już trochę zostaniemy. Ponieważ tam były projekty, które gdzieś tam widzieliśmy. Projekt Lanai tak naprawdę jest projektem, którego prawdopodobnie używacie, jeśli używacie Maców. Czy ktoś słyszał o projekcie Lanai? Czy ktoś używa, dobra, okej, okay. Czy nie słyszał o projekcie Lanai? Dobrze, tak myślałem. Czy ktoś używa Java 16+, 17+? Dobrze. Czy używacie Maców? Czy używacie IntelliJ'a? To używacie projektu Lanai. Ponieważ projekt Lanai tak naprawdę to jest nowa implementacja od sterowników graficznych dla macOS-a. Ponieważ przez lata używane w Java opierała się na OpenGL-u, otwartym standardzie dla rysowania po prostu obiektów na ekranie. I na tym opierał się Swing. Ale Apple w pewnym momencie stwierdziło, że ono właściwie wypina się na OpenGL-a, nie będzie go dalej wspierać i stworzył sobie własny standard nazywający się Metals. I ten sam pan, który się patrzył na tego laptopa, to on właśnie Metalsa pojechał na konferencji i to jest
API, które jest używane zarówno na iPhone'ach, jak i na iPadach, jak i na komputerach macOS'ach, ogólnie na wszystkim w tej chwili, i jako jedyne jest wspierane. I w związku z tym pasowało, żeby Java trochę to API przepisać, prawda, skoro, żeby Java na Macach używała API, którym ma jakąś przyszłość, bo OpenGL to się zestarzeje, zginie. Po prostu w pewnym momencie Apple go wywali, tak jak kiedyś wywaliło Java. To też jest ciekawą historią, ale na inny dzień, to już nie pójdę. W związku z tym, komu zależy na tym, żeby aplikacje desktopowe napisane w Java dobrze działały na Macach? No tylko JetBrainsom, no komu jeszcze? Tak, bo JetBrainsy są napisane w Swingu. W związku z tym JetBrains wzięło tyłek w troki, że tak powiem, i postanowiło sprzymierzyć się z OpenJDK-em, żeby sobie to napisać i dołożyć do OpenJDK-a. I tak jak powiedzieli, to zrobili. I tak naprawdę ogólnie JetBrainsi są jedyną firmą, która chyba jeszcze inwestuje w tej chwili w okienkową Java. Na przykład i Compose, czyli framework do tworzenia interfejsów na początku w Androidzie, na Kotlinie, potem na wszystko tak naprawdę, bo Kotlin idzie w multiplatform, tak jak gdzieś tam wspomniane było, i właśnie wspiera. Tworzyli też przez pewien czas implementację Java'ową silnika renderującego Chroma, ale chyba aż tak bardzo im nie zależy, bo się wycofali. Także zostali z Project Lanai'em. Także w tej chwili Project Lanai to jest właśnie coś, co JetBrains podarował społeczności Java'owej, żeby ktoś mógł uruchamiać IntelliJ, żeby on działał szybciej. Żeby w pewnym momencie nie odciął ich Apple od możliwości w ogóle tworzenia okienkowych aplikacji. Dobra, to był Project Lanai. Jeszcze nam zostały... Co? A co z Project Lanai? Który to jest? To jest to samo, tylko dla Waylanda. Wayland, a to nie jest coś, co się Wayland nazywa w ogóle? Bo wiem, że były wstępne wersje, były specyfikacje, ale nie widziałem, że poszło w projekt prawdziwy. Nie, to jest Wayland. I od dawna jest i lecą do przodu, ale to wiadomo, nie? No, to wiesz, jestem makowy. To akurat to mnie ominęło, bo to nie śledziłem. Tak, także ja tu wszedłem w ekosystem, jak widzicie, także ciężko. Akurat, aczkolwiek sobie sprawdzę, bo mnie zaciekawiłeś teraz. No, wiem, że na Wayland właśnie tworzyli, ale nie śledziłem tej specyfikacji. Tak. Tak, i tu jest od razu mówię literówka, to jest Project Leiden, nie Project Leiden. I tutaj będzie moje, mówię, to są te slajdy, które robiłem dzisiaj, ponieważ Project Leiden łączy się bardzo mocno z ogłoszeniem GraalVM-a na ostatnim Java'łanie. Więc tutaj mamy, to są te slajdy, które dorabiałem. Celem projektu Leiden jest poprawa czasu uruchamiania, czasu do osiągnięcia szczytowej wydajności programów napisanych w Javie. No, napisanych w Javie. I co to kuźwa znaczy? Wszystko i nic, prawda? I dokładnie tak jest z projektem Leiden. Przez lata nie wiadomo było w ogóle, o co tym ludziom chodzi. Oni napisali to i zaczęli grzebać. I w pewnym momencie coś kompilopróbowali, a zrobimy sobie ahead of time kompilator. Nawet go wrzucili do Java 10. Potem się z niego wycofali. Potem mieliśmy Jita. Potem stwierdzili, że właściwie IoT ich nie interesuje, teraz Jita będą robić. I przez lata nikt nie wiedział, o co tym kurczybykom tak naprawdę chodziło. Aż w końcu wypowiedział się pan Mark Reinhold, czyli Chief Architect Java obok pana Briana Goetza, w tekście Selective Shifting and Constraint Computation, który ukazał się 2 tygodnie temu. I ja mam wrażenie, że on ten tekst nazwał po to, żeby nikt go nie przeczytał. Ponieważ zobaczcie, dostajecie takie coś. Kto się na to kliknie? No ja. Tak. I okazuje się, że to jest bardzo fajny tekst, ponieważ ten tekst wreszcie człowiek po prostu, mamy taką definicję, której nie wiedział nikt, a on stwierdził, że właściwie to chyba trzeba napisać 20 minut tekstu, żeby wytłumaczyć, o co tym człowiekom chodzi. I o co tym człowiekom chodzi, to ja wam teraz przedstawię w 5 minut. Tak jak mówiliśmy, mamy tego naszego Kubernetesa, mamy tą aplikację, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, GraalVM, kompilacja ahead of time, czyli kompilujemy bytecode, zanim go jeszcze uruchomimy na maszynie wirtualnej. Ale tak naprawdę z tym można robić parę różnych myków. Ponieważ co to tak naprawdę jest kompilacja kodu? Tak bardzo filozoficznie zapytam. To jest zamiana jednego formatu w drugi format. Prawda? Czyli na przykład kodu tekstowego w kod bytecode, bytecode'u w kod skompilowany lepiej, mocniej. To są tego typu rzeczy. Ja to nie chcę wchodzić w akademickie jakieś te, ale to jest sposób transformacji kodu. I tą transformację kodu, to jest wszystko, co pan Mike właśnie napisał, tą transformację można wykonywać na bardzo różnych etapach.
Albo ją można robić w tym momencie, czyli zanim jeszcze aplikacja trafi na runtime, albo ją można przesunąć na późniejszy jakiś etap. I w zależności od tego, jakie są nasze potrzeby, czy potrzebujemy, tak jak w przypadku Jita, szczytowej efektywności po jakimś czasie, czy chcemy mieć od razu małą binarkę, która ma szybki start, czy mamy jeszcze jakieś inne potrzeby, to my tak naprawdę jedyne, co możemy robić, to możemy brać trade-off na klatę, że bierzemy sobie te zalety kompilacji, na przykład ahead of time, ale rezygnujemy z zalet kompilacji JIT. I Project Layden ma nam właśnie pozwolić na dowolne żonglowanie tym wszystkim, ponieważ Java ma w tej chwili, tak wchodzimy już bardzo głęboko w tej chwili, cztery fazy, w których tego typu rzeczy się mogą odbywać. Pierwsza z nich to jest compile time, czyli w momencie, kiedy kompilujemy oryginalny kod, czyli zanim go jeszcze uruchomimy. Następnie, kiedy mamy tak zwany Cloud Data Sharing Generation Time. To jest feature, który został stworzony przez serverlessa, który pozwala nam zapisać, to jest, nie chcę bardzo wchodzić, to jest feature, który pozwala nam zrzucić w zasadzie cały stan ClassPath'a na dysk i go odczytać na starcie aplikacji, tak żebyśmy mogli po prostu nie czekać, aż to wszystko się zresolwuje, bo ClassPath'u mamy kilka poziomów ClassPath'a, różne poziomy ClassPath'a muszą się złączyć, możemy je złączyć, zapisać i potem używać. To jest też pod tym kątem. I jeszcze potem wrócimy troszkę do tego. Potem mamy czas linkowania. I czas linkowania to jest coś, co jest związane z modułami, także nikt tego nie używa w tej chwili. Ale ogólnie to jest jedyna faza, która pozwala połączyć to i to. Czyli tak naprawdę najpotężniejsza, tak potężna, że nie mają kuźwa pojęcia, co z tym zrobić. Dlatego jest to pytanie, bo na razie jest tak potężna, że nie robimy z tym nic. I mamy ostatnią fazę, gdzie mamy JITA, czy projekt Crack. Projekt Crack zostawiłem sobie na koniec, bo ma taką piękną nazwę. Dobra, 19.30. Lecimy dalej, gdzie jest mój ten pilot. Zgubiłem pilota. Szukam cię. Jesteś, dobra. W związku z tym, co ma pozwolić nam projekt Layden? Projekt Layden ma nam pozwolić na w dowolny sposób żonglowanie, które z tych kotków wybieramy, a które nie. W momencie, kiedy definiujemy po prostu nasz build pipeline. I na przykład kod możemy przepuścić przez kompilację ahead of time i dostać go już na tym etapie. Czyli zanim go jeszcze uruchomimy, mamy po prostu skompilowany kod, to jest kompilacja ahead of time, a możemy podejść do tematu zupełnie inaczej i kod możemy ahead of time tylko zamienić do interpretowanego bytecodu, tak jak mamy w tej chwili, a następnie wziąć JIT i na poziomie JITa po prostu wziąć i go zoptymalizować. Project Layden, uproszczenie, to jest abstrakcja pozwalająca na klepanie takich rzeczy. No. I dlaczego o tym też jest ważne? Ponieważ te rzeczy, te pomarańczowe kloczki w tym wypadku są zwane kondensery. Jeden z takich kondenserów może stać się GraalVM. Ponieważ GraalVM teraz, kiedy został oddany, nie bez powodu, praktycznie tekst pana Majka się pojawił dokładnie w tym samym momencie, kiedy pojawiła się kwestia GraalVM-a na JVM-ie, ponieważ GraalVM przez długie lata tak naprawdę nikt nie wiedział, czego mają używać. Bo był ten kompilator ahead of time zrobiony w ramach projektu Layden. Był sobie GraalVM, był sobie jeszcze tam kilka innych rzeczy. Nikt nie wiedział, które jest potrzebne, które jest obowiązujące. Teraz chcą to trochę posprzątać, ale że Oracle czekał prawdopodobnie z ogłoszeniem na GraalVM-a, z ogłoszeniem GraalVM-a na dużą konferencję, żeby potem poinformować po prostu tym pięknym tweetem, żeby to się tak niosło, a oni nie mieli gotowego pomysłu, co z tym będą robić, to tak skoczyli naokoło i nam dali po prostu techniczną implementację, po co oni mogą potencjalnie z tym użyć, ale tak naprawdę to jeszcze nie wiedzą. Także Project Layden ma na celu po prostu dać nam dużo większą elastyczność w wybieraniu, które etapy kompilacji chcemy mieć, a które etapy kompilacji chcemy nie mieć. Znowu, po co nam to? Cloud. Cloud, czyli w momencie, kiedy na przykład mamy aplikacje, które są na serverlessa, chcemy je mieć skompilowane później, będziemy mieli taką możliwość. Oni chcą dać wspólną abstrakcję na przykład dla aktywnych obrazów, wspólną abstrakcję do tworzenia różnego rodzaju binarek. To będzie Project Layden? Chyba. Ponieważ tak jak mówimy, to się bardzo giba w tej chwili. Tyle rzeczy robimy, tylko cloud i AI. To się nie przyjmie? To już Klaudi chyba się przyjmie. Dzieci. Tak. A, to jest swoją drogą. Dobra. I ostatnia rzecz związana z GraalVM-em, czyli Expresso. Ponieważ pamiętacie jeszcze w ogóle GraalVM-a, jak wam opowiadałem, bo to było dawno, to było jakby w innym życiu. No to wrócimy sobie do tego tematu. GraalVM, jak powiedziałem, ma bazową taką malutką formę, czyli subset VM, na której można uruchomić GraalVM dowolny JIT compiler.
i na przykład odpalić na nim Java, ale Hilal VM posiada też coś takiego, co się nazywa Truffle. I Truffle, jako że już mamy tą maszynę wirtualną i możemy wymieniać te JIT-y, to równie dobrze możemy, skoro mamy możliwość stworzenia sobie kompilatora dowolnego języka, to możemy też stworzyć runtime dowolnego języka, który będzie przepakowany i wrzucany gdziekolwiek. I Truffle to jest framework do tworzenia runtime'ów języków. I pozwala do tworzenia JavaScripta, Rabiego, na przykład runtime JavaScripta, Rabiego, Pythona, w tej chwili LLVM-a, Rasta, tego jest trochę, aczkolwiek te wyszły dopiero i są trochę problematyczne, bo tam licencyjne są znowu problemy, żeby na przykład Rasta, ale WebAssembly, tego typu rzeczy. Czego tutaj nie ma? Java tak naprawdę. Do czasu, ponieważ początkiem na przykład możemy, co oznacza to w ogóle, co zacząłem w ogóle, tak, sorry, przepraszam, trafę. Możemy stworzyć taki runtime. I co to oznacza? Ten runtime możemy zapakować w jarka i tego jarka przepakowanego możemy na przykład odpalić w ramach naszej wersji, w aplikacji javowej odpalonej w Java 8. Ponieważ to jest po prostu jar skompilowany do odpowiedniej wersji Java. Bo do tego się to sprowadza, no to pozwala nam trafę. Więc nasza aplikacja w Java 8 po prostu może odpalić natywny kod rabiowy. Bo te rzeczy są ze sobą kompatybilne. Ale w początku zeszłego roku pojawiła się najbardziej zła rzecz na świecie, czyli Expresso. I Expresso pozwala na tak zwane meta-circularity. I ten brzydki termin co oznacza? Ten termin oznacza, że możemy stworzyć taki runtime również dla Java. Co oznacza, że możemy za pomocą GraalVM-a stworzyć jarkę, która zawiera w sobie runtime dla dowolnej wersji JDK, JVM-a, na przykład dla Java 11. Znaczy, ten slajd się spieprzył. Także nie wiem, czy on wróciła. I w ten sposób dzięki Expresso, i tu nie podpowiadam złych pomysłów, bardzo dobrych pomysłów, możemy być w stanie w aplikacji naszej Java 8 odpalić runtime do Java 11. W związku z tym, bez zmiany wersji, na której uruchamiamy Java, możemy sobie tą Java 11 odpalić. Java 17, Java 19 możemy odpalić od wczoraj, bo wczoraj się pojawił nowy GraalVM, który wspiera Java 19. Więc jak już nie macie argumentu, nie da się użyć w mojej firmie Java 11. Oczywiście, ja do niczego nie zachęcam, ale wiecie. Jak nie może przypadkiem w drugą stronę, żeby przypadkiem ósemkę na przykład odpalić na ten. Też się da. 19, żeby używać. Też się da. Tak samo jak na przykład Panama służy do tego, to jest w ogóle cudowna rzecz w Panamie, bo Panama na przykład pozwala na wzięcie całego kodu C, tego starego, zwrapowanie go w jedną linijkę mainage'owego i sprawienie jako jar. Także ta Panama, którą wymieniłem wcześniej. Także tak w ten sposób też można to zrobić. Ja sugeruję ścieżkę, wiecie, na opak. Da się. Już w tej chwili rzeczywiście fizycznie się da. Duże pewnie. To jest bardzo eksperymentalne. Aczkolwiek dlaczego to jest przydatne? Ponieważ to pozwala na jedną bardzo fajną rzecz. Pozwala na... Jak wam mówiłem, że mamy te cudowne kondensery. Boże, ja się oklikam. Które pozwalają, że najpierw musimy zrobić kompilację ahead of time. Mamy bytecode, a potem mamy JITA, prawda? My musimy wybrać jedno, według tego, co tu piszę. Już nie musimy, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w stanie mieć skompilowany kod javowy, który jest przygotowany, a potem możemy go puścić, jeżeli będziemy mieli tam Expresso użyte, możemy puścić JITA na nim jeszcze. Także on pozwala naraz używać obu kompilatorów, ale tego to już nie róbcie, a przynajmniej nie powołujcie się na mnie. Tego chyba jeszcze nikt nie robi. Już robią. Ale... Ktoś trufla pisze dla Kobola? Nie słyszałem, ale tak, to są fajne. O to bardzo chętnie, no o 4J, to bardzo chętnie posłucham. No. Także to są fajne rzeczy. Expresso, także mówię. Nic. I od razu mówię, mam nadzieję, że to się nie nagrywa. Dobrze. Project Krak i Project Lilliput. Dlatego Kraka to mnie wsadza. Dobrze, Project Lilliput. I tutaj przechodzimy już naprawdę na samo dno, ponieważ przechodzimy do obiektów javowych. Obiekty javowe w znaczeniu takim, no wiecie, każdy obiekt javowy, czyli wszystko w zasadzie. Każda jedna klasa, niezależnie, czy to jest wielki kawał kodu zawierający mnóstwo pól, czy to jest po prostu jakiś tam pojedynczy pakiet danych, to on... zabiera te same metadane. 128 bitów. Z tymi 128 bitami to od razu mówię, zaraz się poprawię, jak ktoś mocno się dzieje, wiemy, to zaraz wytłumaczę, czemu 128 bitów, ale każdy z nich posiada nagłówek. I te nagłówki
składają się tak naprawdę z 64 bitów dla garbage collectora, loka i innych rzeczy, takich metadanych, po prostu maszyny wirtualnych konterów i 64 bitów właśnie dla wskaźniki klasy. Także to posiada każdy obiekt. Nieważne, czy to jest wielki obiekt, czy to jest mały obiekt, każdy to posiada. Co? Znowu machine learning, tak znowu robimy dla tego biednego machine learninga, jest narzutem. W związku z tym postanowili to architekci Javy. Hej, nie odpalił mi się chyba animacja. Przykro mi, odpaliła się. Dobrze. Także postanowili to skompresować i sprawić, żeby było mniejsze. No bo skoro przez lata było tak duże, to chyba jesteśmy w stanie to zmniejszyć. I najpierw to jest to, że zmniejszyli wskaźniki klasy do 32 bitów. Jesteśmy w stanie każdy z tych wskaźników wziąć i zmniejszyć o połowę. To już jest w tej chwili. A teraz zabrali się na tą drugą połowę. I w ramach tej drugiej połowy postanowili, udało im się w tej chwili, i to jest JEP. Ten JEP prawdopodobnie trafi w wersji preview do kolejnego JDK-a, że będziemy właśnie mieli dwa razy mniejsze 32-bitowe informacje na garbage collector, loka, identity klasy. W jaki sposób to zrobili? Głównie przez kompresję identity, czyli kompresję po prostu hashkodu ichniejszego. To jest to, co zrobili. Stwierdzili, że nie potrzeba im tego miejsca aż tak dużo, więc tam wyrezali i trochę chyba też pomieszali w lokach, ponieważ tam się dzieją różne rzeczy. Więc to jest coś, co się w tej chwili pojawia. Oczywiście, jako że grzebiemy w samej BBH JVK-a, to dotykamy tam wszystkiego, więc robimy to bardzo po kolei, zwłaszcza garbage collectorów, ponieważ garbage collector które mogą mieć z tym problem. I tak naprawdę największy zagwozdkę, którą mają skurczybyki, jak pisali w JEP-ie, to jest to, że oni to nas skompresowali, ale wszystko wskazuje na to, że Valhalla będzie potrzebowała więcej miejsca, więc możliwe, że zaraz to będą rozszerzać. Ponieważ jak wejdzie Valhalla, to może się okazać, że tego miejsca znowu zaczyna brakować. Więc z tym JEP-em jest bardzo śmiesznie, aczkolwiek właśnie próbują to zmniejszyć, ponownie machine learning. I ostatni slajd. Choć ostatni slajd, ostatni temat, jeszcze nie ostatni slajd, czyli projekt Krak. I czym jest projekt Krak? Czy mam tu graczy na sali? Czy ktoś gra w gry komputerowe? Tak ogólnie czasem, czy zdarzało mu się? Czy ktoś używa emulatorów? Gier starych. Dobra, no to powinno was zainteresować, bo projekt Krak to nie jest nic związanego z tym u góry pociągiem. Tak, nasz mózg po prostu, to jest kwestia, aczkolwiek wiem, że wasze mózgi wyglądają dokładnie tak w tej chwili, po tej całej prelekcji. To jest Project Coordinated Restore at Checkpoint. I do czego to się sprowadza? Znowu przechodzimy do tego biednego JIT compilera. Ponieważ jak mówiliśmy, on się odpala po jakimś czasie. I on po jakimś czasie jest w stanie skompilować ten bytecode, który mamy i zamienić go na kompilowany kod, wiedząc, które miejsca warto skompilować w jakiś sposób. I on na przykład rozgrzewa się tam parę minut na przykład, albo w zależności od specyfiki aplikacji. On się jakoś tam stopniowo rozgrzewa. To skoro on już całą tą robotę wykonał i my wiemy, jaki jest profil uruchomieniowy aplikacji i wiemy, gdzie uruchamiamy tą aplikację, to czemu tego nie wykorzystać? I postanowili, JIT jest po prostu wolny, on się trochę rozpędza, a znowu serverlessy, chmury, ta nowa moda, może się nie przyjmie, ale jakby się przyjęła, to nie chcemy, żeby nasza funkcja Lambda, ona się rozpędzała na przykład parę minut, bo ona żyje 10 sekund, albo żyje 5 sekund na przykład. 10 sekund to żyje, jak jesteśmy bardzo bogaci, bo Amazon tam liczy za każdą sekundę. No, także projekt Krak, więc w związku z tym chcemy być przygotowani na to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie szybko uruchamiać naszą aplikację. W związku z tym wykorzystajmy to, co nasi bracia w wierze, czyli użytkownicy gier i twórcy emulatorów, już w tej chwili co robią, czyli save state'y. Ponieważ stare gry, które nawet nie posiadały opcji zapisu, mówię, nie mam tu graczy aż tyle, co myślałem, więc o ile w grach normalnie trzeba wybrać, twórcy sobie wybierają miejsce, w którym zapisują stan gry, to w grach emulatorowych, jako że są stare gry, to po prostu nie muszą tego robić, mają tak zwane save state'y. Czyli robią zrzut pamięci, żeby tą pamięć po prostu móc sobie odczytać. Nie muszą się bawić w jakiś mechanizm zapisu, bo mogą po prostu wpierdzić pamięć na dysk i odczytać tą pamięć i to będzie dalej działało. I dokładnie to samo stwierdzili, zrobią sobie twórcy JDK-a i stwierdzili, że skoro już mamy ten skompilowany kod, to my go sobie zapiszmy na dysku i odczytajmy go sobie w funkcji main, kiedy będziemy uruchamiali aplikację. I co ciekawe, Linux już w tej chwili na to pozwala i pojawiły się pierwsze implementacje wykorzystujące właśnie API, standardowego API Linuxowego dokładnie do tego. Więc oni po prostu zrobią sobie zrzut plaspasa, puszczają sobie go na przykład na S3, bo okazuje się, że szybciej jest odczytać na Amazonie z S3 całą pamięć Java'ową niż uruchomić JIT'a.
Także dochodzimy do tego typu momentów. Więc projekt Krak, proszę Państwa. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zniszczyłem totalnie. Mam nadzieję, że było fajnie. I jeśli Wam się podobało, to od razu Was przekieruję. Teraz będzie część sponsorska moja, ponieważ w Virtuslabie rozwijam projekt, który nazywa się Vived.io, w ramach którego zajmujemy się... Znaczy, wygląda to w ten sposób. Wytworzycie sobie, przechodzicie onboarding, wybieracie, co Was interesuje, a my Wam potem maczujemy dobre treści z tego i utrzymujemy Was na bieżąco. Część rzeczy jest taka, jak ja przedstawiłem dzisiaj, taki bleeding edge. Część rzeczy jest dużo bardziej przyswajalna, tak ogólnie. Więc to jest rzecz, do której Was zachęcam, no bo ja się dobrze bawię robiąc to. Mam nadzieję, że Wy się będziecie dobrze bawić czytając. Także od razu mówię, ja dobieram treści, więc jest śmiesznie. To częściowo, nie tylko ja, ale jobowo akurat ja, więc tam te wszystkie rzeczy możecie znaleźć. I oprócz tego, jako że już dobieram te treści, to nic w przyrodzie nie musi się marnować. Tworzę też cotygodniowe przeglądy, w ramach którym takim ludzkim językiem opisuję to, co tam się właśnie dzieje. Czyli przeglądam, co to piszą na tych listach mailingowych, Java i na różnych konferencjach, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Także jak macie ochotę spróbować sobie tego typu newslettera, to też Was zachęcam. A na razie dziękuję Wam bardzo i zapraszam do pytań, jeśli jakieś macie. O Boże. Na For Developers powiedziałem to w 30 minut. Wow. Tu się bawiłem lepiej. Idealnie nie wierzę. Tak? Wirtualne wątki. Tak. Wirtualne wątki, jakby powstały, żeby troszkę... odrzucić tą troszkę do konfiguracji tych puli wątków, tak. I tak dalej, i tak dalej, i to jest fajnie, tylko teraz wychodzi te Rocket, Kubernetes, AWS i te w ogóle cloudy. Teraz jak to się kupy trzeba? My tego nie konfigurujemy? To wygląda tak, że w tej chwili akurat kwestia wygląda tak, że JVM sobie na starcie zdefiniuje, ile ma tych wątków, a potem już sobie zarządza tymi wirtualnymi wątkami. Z wirtualnymi wątkami nie jest aż tak prosto, ponieważ to, że jesteśmy w stanie stworzyć dowolną ilość obiektów wątków, to spoko i to brzmi fajnie, ale dalej ogranicza nas pamięć. Tutaj Kubernetes właśnie jest problem, żeby tej pamięci mamy ograniczone zasoby. Co z tego, że JVM jest w stanie sobie w elastyczny sposób zarządzać wątkami, jeżeli okazuje się, że wątek ma stack trace. I największym problemem dla nich jest stack trace w tym momencie, bo ten stack trace też potrzeba gdzieś zapisać. I on zajmuje pamięć, jak mamy milion wątków, to super, ale braknie nam pamięci. Więc to nie jest takie złote rozwiązanie, a jeśli chodzi o środowiska cloudowe, no po prostu mamy Kubernetes, to wiemy w jakim środowisku, to nawet nam pomaga, bo my wiemy, ile mamy wątków na start, w związku z tym JVM wie, ile może zaalokować, bo nic mu tego nie wywłaszcza. No. Słuchaj, a mam pytanko, bo tak, bo dzisiaj zrobiliśmy dokładnie te dyskusje na ten meeting, które w firmie mamy i padło pytanie a propos tego swojego roku, że zielone wątki kiedyś już tak. Obecnie zaczynamy do nich wracać. I teraz pytanie. Mamy między jedną Javą a drugą 20 lat różnicy mniej więcej. I teraz pytanie, czy wątki systemowe, które przez te 20 lat tak się rozwinęły, są mniej wartościowe niż specyficzna implementacja JVM, a sam fakt, że to jest JVM? Sam fakt, że to jest JVM, to jest kwestia, dlaczego JVM-owe wątki, czemu jest problem z wątkami systemu operacyjnego, ponieważ jeżeli coś wywłaszczamy z wątk systemu operacyjnego, musimy przeskoczyć system user barrier. One są oddzielone bardzo mocno tą taką barierą systemu operacyjnego. User space i system space bodajże. Także jeżeli cokolwiek wywłaszczamy, jeżeli chcemy przerzucić coś z wątku javowego, z jednego wątku na drugi wątek, to my musimy tą barierę przeskoczyć. Jeżeli mamy to na poziomie JVM-a, to nie musimy przeskakiwać bariery coli do systemu operacyjnego. Dlatego tak to jest szybsze, bo to dla procesora jest dużo wygodniejsze pod kątem tego, że nie musimy robić context switchingu. Aczkolwiek zależy od case'u i zależy od przypadku. To jest to. Pytanie, no. Skoro już i tak operujemy na tym, na Ford Joint Poolu, to pytanie, dlaczego nie zacząć stworzyć jakieś abstrakcje dla ForJoin Tasku. To jest abstrakcja dla ForJoin Tasku tak naprawdę, bo używamy ForJoin Poola, dokładnie to zrobili. No. To jest dokładnie ta abstrakcja. Dlatego nie bawili się w pisanie nowego schedulera. Oni się odgrażają, że może kiedyś stworzą nowego schedulera, aczkolwiek nie, na razie tego nie zrobili. Mają ForJoin Poola.
Aczkolwiek mają inny problem. Jeśli... Co, właściwie używamy czegoś z JavaShow, ale mówimy, że jesteśmy w Java 19. Tak, tak, tylko dopisałem do tego abstrakcję. No. Tylko dopisaliśmy do tego abstrakcję, tak samo jak AppLamp. Ja się śmiem trochę nie zgodzić z tym, że lampy się pojawiły w Java 8, co się pojawiły w Java 1.7. Ponieważ... Dynamic, dokładnie. Także one były używane w Java 1.7. Czy ktoś ma dla mnie butelkę? Skala używała z 1.7. Maszyny, tak. Także lampy się pojawiły w Java 1.7. W Java 1.8 dostaliśmy je my. No. Dynamic w ogóle po to powstał. Po to powstał. Tak. Tak, powstał dla Scali. Powstał dla Scali i Groovy'ego, nie dla Java. Tak. Tak. Powstał dla innych języków i oni to potem wykorzystali. Także tak naprawdę powstały w Java 1.7. Więc tu jest podobnie i mam inny problem. Z Loom jest dużo inny duży problem. Loom w tej chwili nie jest w stanie wywłaszczyć wątku, jeśli ten się na przykład zablokuje, ponieważ ludzie w ten sposób, że programista mówi, kiedy może zwolnić kiedy może zwolnić wątek. Więc mamy rzeczywiście notifya takiego praktycznie starego. I jeżeli programista nie zrobi tego i nie da opcji, będzie zawsze zleciał w lupie, to tego wątku nigdy nie zwolni. W związku z tym stwierdzili, że muszą coś z tym zrobić, bo to jest największy problem w tej chwili. Luma tego nie ma w tej pierwszym preview. Prawdopodobnie zrobią to samo, co z Groovy. A wiesz, co zrobił Groovy? Bo Groovy nie... Go, przepraszam. To zrobił to samo, co Go. Wiecie, co zrobił Go? Time out. Dokładnie. Groovy po prostu timeouta prawdopodobnie tam pierdzielną, więc zobaczymy, jak to zrobią, bo mają ten problem dokładnie. No, także. Mam jeszcze o tym projekt Wayhalla pytanie. Powiedziałeś, że w następnym roku jest szansa, żeby on ujrzał światło dzienne, tak? Nie wiem, nie mam pojęcia, strzelam. Ej, wiecie, kwestia jest taka, wypuścili, prawie Panamę mają gotową. Ambera to się bawią w tej chwili już, robią kolejne switche i implementację switcha. Mają w tej chwili Luma, gdzie tak zostało nam parę tych dżepów. To chyba pora na Valhalla, prawda? Coś. A wiesz, ile razy Valhalla się zmieniała? Przeżając to, co mówiłeś, to no. Też jeszcze interfejs connection. Tak, tak, bo największy problem to jest opakowanie. Problem z obiektami, nie ma problemu, żeby to tak rozszerzyć, bo ja obiecałem, krótko będzie długo. Zachować kompatybilność wsteczną dla prymitywów i zachować kolekcję, bo to o ile z obiektami nie ma większego problemu, bo obiekty to jest prosto. Jak mamy kolekcje i te kolekcje potrzebujemy upakować w jednym miejscu pamięci, tu się robi problem, bo nagle jak to alokować w ogóle? Mamy te same maloka z C po prostu pod spodem. No, ostatnio jeszcze też zaczął obiecywać, jak rekordy zaczęły wychodzić, że my to użyjemy w tym okresie. Tak! Rekordy i Value rekordy, dokładnie. Value rekordy, bo rekordy w tej chwili są odpalane na stosie, ale one tak naprawdę nie różnią się tak bardzo od tego, co jest. Tam się różnią jednym detalem, już nie pamiętam którym. Jest jeden detal, który je odróżnia. I wypadło mi w tej chwili z głowy, aczkolwiek na szczęście nie piszę Valhalla, także to nie jest jakiś wielki problem. Ale jest jeden detal, który odróżnia rekordy od value type'ów. I obiecali, że połączą te dwa światy trochę, tak jak połączą prymitywy. Jedna abstrakcja, by wszystkimi rządzić. To trochę jak z tą Valhalla, bo nie mają. Ale wiecie co? A propos tego właśnie, jak mówiliśmy w Kotlinie, tak znowu się poderwałem. Kwestia jest tego, że Kotlin ma prościej. Ponieważ jak Kotlin robi jakąś rzecz, to on sobie po prostu napierdzieli i trochę wygeneruje bytecodu, dlatego Kotlin się kompiluje długo i jak stwierdzi kiepskie, to następnym razem będzie generował ten kod inaczej. A jak JVM coś prowadzi, to nagle zacznie to używać Java, Kotlin, Scala i lata z tego nie wyjdziemy. Także. Wiecie, ile w zeszłym roku była straszna chryja o to, że security managera wyrzucili. To była feature Java, który pozwalał definiować na poziomie JVM-a w zasadzie też jakieś permissiony w telefonach komórkowych, czyli masz dostęp maszyny wirtualnej do tego. I właśnie z powodu Luma to strasznie broździło w Lumie, bo tam abstrakcje się nie zgadzały jakieś. W związku z tym to wywalili. O Boże, co się działo, że NetBeansy nie będą działały. Chyba w Javie 15 albo 16 nagle zaczął tracić, jak było 11 zostało. Tak, no, czekaliśmy, także...
że Kotlin też, Kotlina też nie mamy od razu tak naprawdę, Kotlin do tej pory, bo ciekawostka, znowu Kotlin przepisuje się na, w tej chwili na abstrakcję drzewową. Tak naprawdę Kotlin wersji, bo w tej chwili mamy Kotlin 1.7 i Kotlin się w tej chwili przepisuje na abstrakcję JVM-ową, Kotlin się przepisuje na rekordy, Kotlin się przepisuje na seed klasy, on robi rzeczywiście, chce użyć tej abstrakcji drzewowej i ma showstopera na feature'ach, ponieważ stwierdził, że teraz najważniejszą rzeczą jest zintegrowanie się z powrotem z JVM-em, bo oni się napisali, zrobili to po swojemu, potem zrobił to JVM i teraz trzeba zrobić, żeby to było znowu są kompatybilne. Nie chcecie toka o internalach JVM-owych Kotlina? Że po prostu będziemy, to czy w kwestii kompatybilności, to bez różnicy, bo to w sensie, abstrakcja. To chodzi, to ma wersję, to jest to ma wersję, to nie ma? Nie, po prostu jest. API jest to samo, tylko pod spodem zamiast wygenerować to, co robił Lombok na przykład, użyjemy rekordów. No. Bajkot się różni. Bajkot się różni. Tak, API mamy to samo. Także to jest też fajne. W ogóle Loom jest strasznie core, bardzo fajnie zrobione są, w ogóle nie wiem, czy was trzymam jeszcze, korutyny są fajnie zrobione, to wam tak jeszcze powiem. A propos tego, jak działają korutyny w Kotlinie. Kotlinowe korutyny to tak naprawdę, wiecie, to jest dokładnie to. To jest tak zwane, znowu bym wchodził w teorię języku oprogramowania, direct style, czyli wykonujemy linijkę po linijce, albo continuous style, czyli mamy callbacka. To się de facto sprowadza do tego. I co robi tak naprawdę korutyna i co robi trochę projekt Loom? On zamienia direct style na continuous style, czyli na promisy, tylko bez naszej wiedzy. Żebyśmy nie musieli pisać tego kodu i żebyśmy nie musieli callback hellem się zajmować. To jest de facto to, co robią te wszystkie abstrakcje języka. To tak w dużym uproszczeniu. I jak to robi Kotlin w tej chwili? Jako, że nie ma abstrakcji na poziomie maszyny wirtualnej, to jeśli mamy metodę korutynową, która jest na przykład ma dwa parametry, to metoda JVM będzie miała trzy. Będzie miała parametry z oryginalnej metody oraz enable'a, którego odpali w odpowiednim momencie w callbacku. Czyli wszystko, co jest w następnych linijkach w ramach danego bloku, przepakowuje do enable'a i go odpala, kiedy trzeba, jako promis. I tak tak naprawdę działają w dużym uproszczeniu, bo tam jest maszyna stanów, korutyny kotlinowe. Bo nie mają abstrakcji na JVM-ie. Tak, to ma być, nie? Z tego, co rozumiem, bo zdali, że Wiktor 7.7, który tam odpowiedzialny jest za Luma w dużym stopniu. Który? Za co? Za Luma. Ron Plasser. Tak. Ron Pressler jest odpowiedzią. Tak. Jest, może ma, ich tam jest więcej, ale Ron Pressler jest... Chodzi mi konkretnie na te dwie prezentacje, nie? Widziałem właśnie, że oni się zastanawiali, czy nie udostępnić korutyn i kontynuacji, ale stwierdzili, że na razie tego nie robią, bo jeszcze nie są pewni, czy to jest... Dokładnie. Nie chcą dawać API. Tak. Java 25 będzie miała to udostępnione, nie? Tak. Tak, na razie robią abstrakcję, a potem stwierdzę, jakie API potrzebuje społeczność tak naprawdę, więc na razie mają building bloki, które pod spodem będzie używała frameworki, ale będą robiły to try-catchem i to trochę tak będzie działało pewnie, więc to będzie ukryte przed nami, to już będziemy mogli użyć, ale będzie mocno ukryte przed nami. Przepraszam.